Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich serdecznie z tej strony Demon Diaz i zapraszam na dzisiejszy stream również wszystkich, którzy oglądają to na YouTubie, czy to na żywo, czy w ramach archiwum, no bo już trochę tych streamów mamy. Dziękuję serdecznie Rafale za dołączenie do grona wspierających właśnie na kanale na YouTubie. Mam nadzieję, że wszystko słychać już dobrze, że wszystko... I zobaczmy tylko jeszcze taki test audio, na chwilę będzie echo. Wszystko słychać już dobrze, że... Dobra, wydaje mi się, że jest git. Gdyby coś było nie tak, to oczywiście bardzo proszę o informację. Widzę, że tym razem już mamy wszędzie dostępną jakość Full HD, więc nie powinno być żadnego problemu. Cześć w takim razie raz jeszcze Mirofazowski, cześć Czaru, cześć Allegro Original, cześć Patrykowski, siemano, cześć Harry Dziad. Harry, dziad, nie chory, pamiętajcie. Cześć Szymonie, cześć Deszar, cześć Alter Dies. Tak, dzisiaj słuchajcie, plan jest bardzo ambitny, ale jeszcze pozwólcie, że przywitam się z kolejnymi osobami, które dołączyły dzisiaj. Także cześć Rafał, cześć Mark, Diamond, cześć Marku, witam serdecznie. Adamie, cześć Fabix, cześć Patrycjo, cześć Krzępic, dzisiaj... Praktycznie punktualnie, bo dopiero co zaczynamy. Cześć Siljan, witam serdecznie ponownie, jak zresztą codziennie. Cześć Hubert, cześć Piotr, cześć Żywy Ogień, cześć Łukaszu i cześć Ariel. Dzień dobry, moi drodzy, wszystkim, którzy dołączyli oczywiście na streama na YouTubie. Oczywiście przypominając, że możecie zostawić kciuka w górę pod tym streamem na YouTubie, to będzie dla mnie wielkie wsparcie. Na razie mamy 16 lajków na dzień dobry, to jest naprawdę fajny wynik, ale możemy oczywiście polecić dalej, także jak ktoś nie zostawił kciuka w górę, no to serdecznie dziękuję. Cześć Natsu, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj cześć Zielux, cześć Blood Red Mike, cześć Mastermind, cześć Roses 99, cześć Kubica. Słuchajcie, dzisiaj czyszczenie naprawdę potężne, jeżeli chodzi o Kaylee jest w planach, a po tym czyszczeniu przejdziemy sobie do Radana. Taki jest plan dzisiaj. Nawet słuchajcie, gdyby się nie udało wszystkiego w Kaylee zrobić, to przejdziemy sobie i tak do Radana. Myślę, że to będzie naprawdę przydatna sprawa. Także niech będzie. Cześć Del Piero, witam serdecznie. Czat wita. Czada. Siemano Sleeping Forest, cześć Edward, cześć Alan i cześć Oktan. Moi drodzy, witam wszystkich raz jeszcze oglądających i przechodzimy już w końcu do naszej rozgrywki. 305 osób na Twitchu na dzień dobry, to jest niebywałe, to jest kosmiczne wręcz. A my tymczasem już przejdziemy sobie do rozgrywki. Pozwólcie, że tego się przełączę. Cześć Dante, czy ktoś z osób subskrybujących lub patronów wspierających wchodził przez Discord na odcinki z Dark Souls 2? Tak, odcinki z DS2 są, Patrykowski, w playliście przedpremierowej, tam co zawsze i są tam już dwa filmy. Także czekam mega na wasze wrażenia. 14 marca będzie wlatywał już ten pierwszy odcinek. A tymczasem, słuchajcie, zajmę się eksploracją zachodniej części Kaylee. I tak jak mówiłem przed chwilą, zrobimy to tak, że poeksploruję. Jeżeli będą jakieś takie ciekawsze lokacje poboczne, to wejdziemy sobie do nich jak najbardziej i ogarniemy je wówczas w trybie kooperacji, ale przede wszystkim koopa celuje w generała Radana. No to będzie fabularnie w jakiś sposób, powiedzmy, uzasadnione. Przy okazji będzie naprawdę ciekawe starcie właśnie w takim gronie wspólnie. Myślę, że możemy sobie z nim zawalczyć. Nie jestem pewien, czy tam co-op będzie nam umożliwiał również przywołanie NPC. W sumie na Radanie to byłoby całkiem wskazane, żeby tego było, żeby osób po prostu, żeby ta grupa była jak największa. No ale nie wiem, czy takie możliwości tam w ogóle istnieją. Tutaj chyba jest... tu jest wjazd, okej, myślałem, że to jest z góry, ale na szczęście mamy to już tutaj. Cześć Geralt, dzień dobry. Kurde bele, co to jest w ogóle, ej? Co to kurde było? What? Tak, dziś nie było restartu, więc jest normalnie Full HD, tak jak zawsze było. Coś tam wczoraj na Twitchu to nie poszło najlepiej. Po tym, jak stream się zwiesił. Ej, co to w ogóle kurde było? Kto mnie tutaj dojechał, nie? Jak? Jakim cudem w ogóle?
kolejny super początek streama. Dokładnie! Cześć, Krzyżowiec! To była tak wielkiego kwiata. No to kurde, potężnego kwiata, ale czemu on mnie tutaj chwycił w ogóle z takiego dystansu? Chybaż... takiego turbo zasięgu to on nie miał. Oczywiście z psiakiem naprawdę ciężko się walczy, standardowo. Turbo Samar, witam serdecznie w gronie wspierających na YouTubie. Dzięki wielkie za wsparcie. Cześć, Forgaming. Te laserki mają potężny zasięg. O, to kurczę, no. Coś w tym jest, właśnie się niestety o tym przekonałem, ale... no ten kwiat, no to... w szoku jestem, że on mnie aż tutaj sięgnął, naprawdę. Dobra, animacja tym razem, mam nadzieję, że mnie trochę... o, dobra, nie tyle uratuje animacja, co po prostu sam fakt tego, że... no... zapamiętam moją poprzednią pozycję. A tutaj jeszcze były runy, które opuściłem. Nie było to jakoś ich, wiecie, super dużo. Ale zawsze 7,5 tysiąca prawie mieć, a nie mieć, no to jest ogromna różnica. I teraz możemy na spokojnie już wjechać do środka. Do tego oczywiście światło. Kwiatek naglądał się Haldeavres i zrobił ostrzał z orbity. Cześć, Powolenty, dzień dobry. Nie dzisiaj tylko na moment, ale i tak fajnie obejrzeć live'a choć chwilę. No pewnie, że tak. Jak ktoś, to potem zapraszam do zobaczenia sobie powtórki, bo zapis będzie od razu dostępny standardowo. O tym, o tych Helldivers coraz częściej widzę na streamie, pojawia się temat tak naprawdę i wspominacie. Serio? Aż tak dobra giera? Ja totalnie nie grałem. Niech będzie łuk runiczny. Zrestartujmy sobie. Cześć, Kurosaki. Siemko, Mateusz. Cześć, Wojo. W nocy skończyłem całą kontrę na Atari. Kurde, ale oldschoolowo. Ja też. Ostatnio oldschoolowo na PS3 grywam, ale to nie Atari. Choć też zamierzchłe czasy. To jest to, czego się po tej grze spodziewałem. Nie wiem, nie wiem z kim grać. Znaczy to mocno na koopa nastawione jest to, tak? Helldivers. To kłamca, no jasne, że kłamca. Jaki tu będzie boss? Ej, dobra, miejscówę już kojarzę. Po wyglądzie. No bo jest to jedno z niewielu innych miejsc, które no mocno odstaje od katakumb, na przykład takich klasycznych, oklepanych. I również nawet od takich zwyczajnych jaskiń, które też czasami mamy tutaj okazję przemierzać. To będą ci goście, nie? Do których trzeba będzie z drugiej strony wejść, bo oni są uwięzieni w tych klatkach i płoną dokładnie, to jest to miejsce. Mówię, no pamiętam, pamiętam. Można by było nawet spróbować ich podpalić, ale chyba tak się nie da. Ciekawe, czy to by zadziałało. Z ciekawości. Nie. Cześć, Simo. Czy byłem już po pochodni odganiającą bestię? Chyba nie, ale powiem szczerze, że na razie nawet nie miałem takiej potrzeby, bo wszystkie bestie po prostu na swojej drodze wybijałem. Eksploduje od tego? No, teraz już tak. I się tam nawzajem ładnie potraktowali. W ogóle nie oceniłem tej wiadomości. Święte, a niech ma ktoś wsparcie. Czekajcie, troszkę sobie tylko ten czat przesunę. Będzie mi się lepiej to sprawdzało. Siemka, Witonator. Czy tu coś w ogóle jest? No w każdych tych tam podziemnych lokacjach coś tam jest! Zależy, czy masz na myśli bossa, czy jakieś znajdźki. Nie, ja mam tylko klasyczną pochodnię. Niczego więcej nie zdobywałem. Okej, czyli to nie z tej strony. No, o tych odgłosów, które tutaj non-stop nam towarzyszą z oddali, to można dosłownie zwariować. Strasznie dezorientujące są. Nie mam pytań, jak to się stało, że go zbackstabowałem w tym miejscu. Ej, to jest serio mega dziwne. Siemanko, Flo, dzień dobry, witam serdecznie. Ja jak coś tak
Przypomnę tylko, że jest to multistream, więc jak ktoś woli oglądać sobie na YouTubie, to może, a jak ktoś woli na Twitchu, to też może. Zapraszam serdecznie, jak ktoś w obu miejscach jest live dostępny. Oczywiście wedle preferencji. Nie pamiętam, w którym miejscu to było, ale no mówię, można tam przeskoczyć to miejsce i po prostu te w dużej części niedostępne cele, no po prostu staną się w końcu do ogarnięcia. Pan Królik, witam serdecznie na streamie. Czy pokażę, gdzie to? No to jest... to jest tutaj. Jak masz Fort Gale, to wystarczy, że podjedziesz do tego jeziora pełnego szkarłatnej zgnilizny i podjedziesz na północny zachód. Kamilutka lokacja. W sam raz po prostu na początek streama i naprawdę jest to miejsce idealnie pasujące do Kaelid. Jak myślicie? Jakby można było opisać tę lokację tak, żeby zachęcić kogoś do przyjścia tutaj? Wyjątkowe! Wręcz obowiązkowe do przeżycia doświadczenie pełno przyjaznych mieszkańców, którzy aż palą się na spotkanie z turystami. Piękna architektura. Byłem tu na RL1. Jesteś fanem Berserka, to przynajmniej wizualnie będzie ci się podobało. To... ja się zastanawiam, czy kiedyś dojdzie do czegoś takiego, że From Software po prostu oficjalnie będzie mogło coś z Berserka zrobić, bo oni, kurde, tyle mają inspiracji w swoich grach, że to jest... To jest zła ścieżka? No, chyba tak, bo tu... Stąd poszło... Nie, dobra. Bo tyle tego jest we wszystkich ich grach praktycznie. Siemanko, Sasanvi, witam serdecznie. Dzień dobry. Nie, jeszcze Zielux niestety nie. Powiem ci, że strasznie w biegu ostatnio wszystko działa. Będę ogarniał, serio. Chciałbym tam też na spokojnie te motki poprzeglądać, powybierać. No jest zawsze better Twitch TV, więc i tak lepiej niż bez niczego. Ej, w ogóle ponury kamień kowalski na 5. poziomie tutaj był, ładnie. To już jest sensowniejsza rzecz, nie? Bo u Diego to plus 4 chyba można było kupować, jeśli dobrze pamiętam. Ernest napisał, hejka, ja będę miał Elden Ring, to będę grać postacią dziewczyną. No, spoko, to jest taka opcja. Dzięki, Miro, jesteś niezastąpiony, ale trzeba by tak serio pomyśleć o tym, żeby jednak cię zastąpić. W sensie odciążyć od tego. A, to było w ten sposób. Że tu się nie wskakiwały jednak z drugiej strony. Tylko otwieraliśmy sobie te cele. Okie dokie. Dobra. Żegnam. Aha, i on mu przerwał tę autodestrukcję. Siema Milan, to jest tak naprawdę dopiero pierwsza lokacja poboczna, do której dotarliśmy dzisiaj w Kaelid, tutaj, podziemny loch. Dobra, tam dalej chyba nie ma sensu iść, więc wracam do tego korytarza, gdzie było no, najwięcej tych różnych przejść do pootwierania. Cel, po prostu. Uff, udało się to załagodzić. Nie no, atak z wyskoku jest tak mocarny w tym zestawieniu przed tą kłamca. No to ktoś od nas, słuchajcie, zostawił wiadomość. Właśnie, a propos grania po haśle, to chciałbym sprostować rzecz, którą mówiłem ostatnio na streamie i też na kilku innych jeszcze live'ach, odnośnie bonusu do zdobywanych run, jeżeli jesteście członkami naszego hasła, naszej grupy, bo sam się dowiedziałem tego niedawno, że ten bonus
nie wynosi 10% do zdobywanego doświadczenia, tylko 5%, 5% zamiast 10%, to po pierwsze, a po drugie on jest aktywny nie cały czas, jak jesteście członkami tej grupy po haśle, tylko on jest aktywny, słuchajcie, w sytuacji, w której ktoś z naszej grupy pokona posiadacza odłamka i wyskoczy wam taki stosowny komunikat, nie? Że ten członek grupy czy ktoś w grupie pokonał posiadacza odłamka i wtedy dopiero ten 5% bonus do zdobywanych run jest aktywny. Ale to i tak się pojawia stosunkowo często, więc warto na pewno sobie dołączyć, ale tak tylko mówię, że jak coś, to miejcie to na uwadze, że wtedy jest 5% boost do bonus do zdobywanych run. Dobra, tutaj już mamy wszystko. Oto wczoraj dostałem, dzięki komukolwiek tego pokonał. Bonus hasła z run z hasła i ze spadających do tych liści może się sumować. Nie testowałem tego, nie wiem. Kozak, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o link do zniżkowej opcji zakupu DLC, to będzie on 1 maja. Może też się pojawić, jak zostanie się eldeńskim władcą. Tak, to też jak najbardziej. To generalnie musi komunikat wam wyskoczyć, nie? Ja w sumie może... Może tędy sobie nawet przejdziemy jeszcze, bo to było, o właśnie, też do posprawdzania parę pomieszczeń. No ale tak poza tym, to wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, w sensie tylko jeszcze tą ścieżką sobie przejdziemy. Zbierając, ała, oczywiście różne rzeczy, które tutaj są. Po pierwsze ślepy zaułek, świetnie, uwielbiam takie miejsca, po prostu one są tak potrzebne. Dobra. Tu też niczego nie ma, ale... Nie wiem, czy to było... Nie, to nie było tutaj, to było w Sekiro, ale w ogóle właśnie, to też jest dość podobne miejsce do tego punktu w Sekiro Shadows Die Twice, gdzie była... był taki loch i tam były też te eksperymenty prowadzone. I to tak, jeżeli chodzi o strukturę lokacji, to trochę podobnie wyglądało. Oni tam nie płonęli może, no ale też byli bardzo poszkodowani. Tak mi się to po prostu kojarzy tutaj z tym miejscem. Cześć Hypershot, dzień dobry. Cześć Planeta. Cześć Torunius. Witam serdecznie. Mazan, masz rację, tak, że to po przejściu gry, jak ktoś z grupy ukończy, to też tak może być. Łaki Zasi, jedyna broń, która może mieć power stance z innym typem broni, a propos z kataną. O, to dobra ciekawostka do jakiegoś quizu. Baśniowe klimaty, no takie mroczno-baśniowe, Łukasz, klimaty. Cześć, Łukasz. A, Flo, na spokojnie, możesz zostać tutaj. Jest dobrze. Ale oczywiście może być i tutaj na streamie, to tym bardziej będzie mi miło. Dobry wieczór, Hypershot. Masz tam tarczę, o której dzisiaj do ciebie pisałem, tą, o której piszą, że to ostatni sekret w grze. Nie zdobyłem jeszcze jej. Taką tarczę tam, znaczy ja opowiadałem o niej nawet już jakiś czas temu, że ludzie coś takiego tam znaleźli. Jest to tarcza nawiązująca do... Oczywiście, no, DLC i do Mesmera. I mają ten jeden z rycerzy. Nawet. W trailerze. Taka niebieska tarcza z białym symbolem. Tylko, że no, na razie... na razie jeszcze nie zdobyłem. Ale myślę, że ogarniemy. Jeżeli chodzi o pojedynkowicza, gladiatora z... Koloseum, no to... Nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, to po pierwsze, a po drugie, nie jest to pierwszy gladiator, z jakim walczymy też już w tej serii. O, a tu jest jeszcze przejście do pogrobna, to jest też ciekawostka. Regalia, Zeokite. Eokite. I jeszcze tutaj coś jest do zdobycia. Co my tu mamy? Blast kamień, okej, okay. Nie błysk kamienia, blast kamień.
Nie rozumiem, dlaczego nie ma nagród za wygranych w Koloseum. No to byłoby całkiem spoko, nie? Bo by na pewno zachęciło do jakby jeszcze większej aktywności w tamtym obszarze, po prostu, skoro takie normalne pojedynki, czy generalnie inwazje są dość mocno ograniczone w ogóle w Eldenie. Przez to, że no jeżeli chodzi o inwazję, no to musicie walczyć tak naprawdę z gospodarzem, który ma już koopa aktywnego, więc w najlepszym wypadku jest 2 na 1, a zazwyczaj to jest 3 na 1. No to fajnie by te jednak kolosa też w jakiś sposób dodatkowo zachęcały ludzi do tego, żeby tam sobie walczyli i próbowali swoich sił. Możemy zawalczyć z tym kwiatem. Ja mam oczyszczenie w razie co z tej szkarłatnej zgnilizny, więc nie powinno być dużego... O kurde, ile to trwa? Dużego problemu. Ja pierniczę! Nie zdążyłem aż przeczytać, kto tutaj na patrona się dołączył, ale naprawdę dziękuję, zaraz to nadrobię, tylko no, sami rozumiecie. Mam nadzieję, że musi się tutaj lekko sytuacja uspokoić. Ogniu, oczyść mnie. Dzięki. Jeszcze rośnie ten syf, bo się trochę... O, już przestaje. Trochę się zasiedziałem w tej zgniliźnie, niestety. Dobra, bo ci mnie widzą, jeszcze kwiatki. Jeden chodzący kwiat, drugi. Serki ze spóźnieniem, witam wszystkich, siemanko bro. Siema stary, witam serdecznie. Na spokojnie, zrobiliśmy dopiero pierwszą lokację poboczną. Pierwszy boss padł. Dzisiaj już Kaelid, no tak naprawdę kontynuujemy i mam ambitny plan, żeby zakończyć, a jeżeli nie, to i tak przejdziemy sobie na koniec streama do posiadacza odłamka, czyli generała Radana. Teraz mogę słuchać na spokojnie, zobaczyć sobie tylko tę wiadomość, powiadomienie o tym, kto tutaj tak naprawdę został tym patronem. Lukasyno56, dzięki wielkie za wsparcie, za dołączenie do grona patronów. Także Łukaszyno czy Lukasyno, będę do ciebie się odzywać po streamie. Także sprawdź koniecznie maila i naprawdę bardzo ci dziękuję za to, że zdecydowałeś się dołączyć tutaj do grona patronów. Prześlę ci tam też mailowo link do wcześniejszego dostępu do filmów. Tam już są odcinki. Dwa odcinki przygotowane z Dark Souls 2 z okazji 10. rocznicy premiery gry i możesz sobie już je dzisiaj po streamie obczaić. Będzie taka opcja. One już są w 4K nawet przetworzone. W zamku Radana po festiwalu będziesz mógł zdobyć osobkę do zaklinania na sztuki płomienia, ognisty odpowiednik pod wiarę. O! Ej, to jest mega info. A w którym miejscu konkretnie on tam jest do zdobycia? Przy tych lwach, w tej takiej wcześniejszej strefie, czy bardziej przy Jerenie w jego okolicach? Jak to tam wygląda? Ruiny strażnicy w Kaelid. Dobra, najpierw wbijamy niżej, to będzie chyba od razu kolejny bosik. Masz tę tarczę? A, dobra, to już czytałem. Witam, trochę zmęczony, ale żywy, mam nadzieję, że u ciebie lepiej demo. Cześć Fabix, ach, trochę. Oho. Trochę by można ponarzekać, ale nie będę tego robił. Grunt, że na szczęście to zdrowie trzyma się. Choć mówię, no walka trwa, żeby... A, jaki podziębiony trochę jestem. Mam nadzieję, że się kurde nic nie rozwinie, bo będzie przypał. Dobra, najpierw grzybiarza rozwalmy. Bardzo takie zróżnicowane są jak na razie, nie? Te lokacje poboczne tutaj w Kaelid. W porównaniu do Pogrobna, czy nawet Liurni. To na pewno na razie jest tutaj bardzo różnorodnie. Ci przeciwnicy to też są dość rzadcy. No to jest taka, wiecie, forma, powiedzmy, wcześniejsza. Przepraszam, się w bagnie zostawiam na tobie pozostałości mechanikę z Dark Souls 2. No wiem, wiem, no, tylko tutaj aż tak bardzo tego nie widać jak w Dark Souls 2, nie? Bo tam bardzo mocno na twoich szatach to było widać. Cześć Doli! Niektórzy są spoko i normalnie robią pojedynki. W Dark Souls 3 w Anorlondo miałem fajny pojedynek tam, gdzie było przejście do Gwendolina. No, tylko tam miałeś szansę, że trafisz na graczy solo.
Ło kurde! Co się stało? Co się stało? Ja pierniczę! Co to się wydarzyło? Ej, niech to się wyświetli jeszcze raz po prostu. O mój Boże! Dzięki wielkie, Lukasyno, za wsparcie. Niech to wyskoczy raz jeszcze. Nie masz za co! To ja tobie dziękuję za to, że dzięki tobie zakochałem się w Souls-like'ach 4,5 roku temu! O kurde! I zacząłem swoją przygodę od Dark Souls 1 i to na Switchu. Moje pierwsze podejście trwało około 130 godzin. To powiem ci, że mega przypomniałeś mi czasy, kiedy zaczynałem sam z Demon's Souls jeszcze. I tam też kilkanaście, jak nie nawet z 20-30 godzin spędziłem w Boletarii. To też były takie piękne czasy, więc doskonale się rozumiem, ale kurde no... Żeś tu kasyno wjechał tutaj po prostu i cały cel zapełniłeś sam, no. Inne misje zostawiłeś. Dzięki naprawdę bardzo za wsparcie. Ja pierniczę, 4,5 roku już ze mną wytrzymałeś. To naprawdę sporo. O, Dark Souls 1 pięknie zacząłeś. Chronologicznie. Już rozumiem, że od tamtego czasu wszystkie co Soulsy ograne zostały. Mam nadzieję. Cześć Danska, dzień dobry. Cześć Karol. O kurde. Nie no. Rozwaliłeś system, nie? Lukasyno, naprawdę. Także serio, chwilę po streamie prześlę ci maila. Czekaj, na spokojnie, zajrzyj sobie. O kurde, co ja odwaliłem. I wszystko już będzie jasne. O kurcze. Dobra, jeszcze tego. Ekstra. Głowa wielki ważki. Ah, hello. I knew you would come. Just call no po prostu zrobiłeś wszystko, co można chyba. Jeszcze subskrypcja. Dzięki bardzo, Lukasyno, za dołączenie również do tego grona, czyli subskrybentów na Twitchu. Dzięki za wsparcie, naprawdę. Mega doceniam to. Ja pierdzielę. Tak, dwie kosy. No, to build pod wiarę i zręczność. Wygląda w ten sposób, w moim przypadku. Build pod siostrę Freedom, no... Zobacz na to, nie? Ten atak może się skojarzyć. Z jedyną słuszną siostrą Freedę. A może byśmy upolowali jeszcze tego smoka? Nieumarłego, co wy na to? Myślę, że to... jest bardzo dobry pomysł, generalnie rzecz biorąc. Orzesz ty. Kurde, dużo ich tu. Bardzo dużo ich tu. Dobra. Jeszcze ty. Huh. Kurde, no właśnie, chciałem powiedzieć, że... Co jest, inwazję mam? Nie, niemożliwe, przecież jestem solo. No tu oczywiście musi być jakiś mobek jeszcze tutaj w okolicy. Nie wiem czy właśnie tę tytułową strażnicę w tym miejscu sprawdzałem. Nikt mnie nie mam, to jest to. A, nic tu nie ma. Nie, no nic tu nie ma. Tam się nie da wejść. Pustki. Jeszcze pies. O! Coś wyleciało z niego. Wyblakły kwiat. Niesamowite rzeczy, słuchajcie. Skradanie, może spróbuj tego. Po co takie rzeczy jak skradanie? Dajcie spokój. No dobra, czyli tak. Zachód Kaelit mamy zrobiony na 100%. Myślę, że teraz możemy na spokojnie najpierw podjechać po fragment mapy, że to będzie taka rzecz dość podstawowa, która mi mocno wpłynie na komfort dalszej tutaj, wiecie, eksploracji, przemierzania tego Kaelit. Jak będę wiedział po prostu, gdzie jestem mniej więcej, co jest w okolicy. Do nadrobienia jeszcze. Grałem w Lies of P na premierę. Uważam, że jest to jeden z najlepszych Souls-like'ów. Tak, Milan, odpowiadając na twoje pytanie. Naprawdę gorąco polecam. Oczywiście jest to gra, która ma mega dużo inspiracji Bloodborne'em, co
jakby wyszło jej naprawdę na dobre. Mogłaby mieć troszkę więcej może własnej jeszcze inicjatywy, ale no dużo bossów naprawdę nie odstawało jakoś poziomem nawet od gier From Software, co jest no mega rzadkością tak naprawdę, bo to już super rzadko się zdarza. Bardzo solidny tytuł, naprawdę, jeżeli ktoś lubi Soulsy, Souls-like'i, to powinien być jeden z tych pierwszych Souls-like'ów, czyli gier spoza From Software, gatunku Soulsowego, gdzie no, po którego powinni się po prostu sięgnąć, nie? No to zdecydowanie. Nie ma się nawet co zastanawiać, to jest jedna z najlepszych gier tego rodzaju. Cześć Kaskader, dzień dobry. Jak oceniasz damage na tych kosach? Jestem na podobnym poziomie, gram na podwójnym katanie, mam wrażenie, że twoje kosy biją dwukrotnie. No słusznie zauważyłeś, słuchaj, naprawdę słuszne obserwacje. No te kosy to jest po prostu jakiś totalnie nienormalny poziom obrażeń. Ale to też trochę wynika z tego, że ja atakuję często z wyskoku, bo mamy talizman Pazura, który wzmacnia taki z wyskoku. Co tak samo z ciebie wynika. O kurde, Lukasy, no jeszcze wjeżdżasz tutaj z giftem i to w sumie nawet podwójnym giftem, bo dostaje go Błażej oraz Furamingo 325. Teraz to jest wszystko. No tak, jeszcze gifty były. Składający się Exyces. O Jezu. Tutaj będzie dopiero damage. Wielkie dzięki, Lukasyno. No teraz to naprawdę wszystko zrobiłeś, nie? Jezu, po 1000 wyskoku. Co się stało? Już? Kurde, no nie zdążyłem. No ale trudno. Co tu robić? Dojedzie mnie. O, ale fart! Dobra, oczyścimy się. Nie wiem, czy zdołam. Dziwo, udało się. Wybrąć z tego jakoś obronną ręką. Ła. Najgorsze to, że nawet z nóg mu się uwalnia ten syf. Po każdym tąpnięciu. O, krwawienie weszło jeszcze. Ła. Dobra. Huh, jest dobrze. Za pierwszym razem. Który mam level? Pyta Dante. Już mówię, 77. Kolejne serce smoka. No właśnie, tu niedaleko jest kościół. Właśnie tam chyba nawet jest kościół, który jest kościołem smoczej komunii. Kolejnym na naszej drodze i moglibyśmy w końcu jakieś takie smocze inkantacje sobie tutaj ogarnąć. Więc, jeżeli macie jakieś rekomendacje odnośnie tych specyficznych inkantacji, to słucham. Chętnie skorzystam z waszych propozycji. Kurde, tu nie było, nie? Żadnej opcji ulepszenia butelki. Byłoby za łatwo. Peter, nie wiem, 7TV, jak to czytamy, ale będę ogarniał ten temat. O kurde, płomień jak Hila, mistycyzmu one trochę też wymagają, niestety, te niektóre, faktycznie. Smocza paszcza, grejol, smoczy szpon. Mam nadzieję, że coś takiego byłoby w miarę szybkiego tutaj. Cześć Bazyliszek, no cześć! Mroczna zgnilizna. Myślałem, że ten boss mocniejszy był, bo był. Czekaj, z tego smoka, Exyces, ale co z tego smoka? Że serce z niego wypada? To jeszcze muszę sprawdzić kanał i będę następnym ze wszystkim. Polecam, Miro! Inkantacja smoczej zgnilizny jest boska. No ryk. Aha, w sensie, że z Exycesa, okej. Okay. Siemanko Marcin, Marcin P, dzień dobry, cześć Leszku.
Bloodborne po Sekiro w dzisiejszych czasach. 30 FPS-ów trochę będzie przeszkadzać. Ja bym najpierw zrobił Bloodborne'a, potem Sekiro. No, ja bym ogólnie po kolei leciał, wiecie, z tymi grami nawet. Wiara naprawdę mało do nich oddaje. Kurde, tak były mega polecane, ale to jest mega dziwne w ogóle, że bardziej się skalują z mistycyzmem. Gdzie na przykład tutaj mamy wiara 23, a 15 mistycyzmu, nie? To czemu to ma bardziej się skalować z tym, albo tutaj? No wszędzie wiara praktycznie jest wyższa niż mistycyzm. To czemu z mistycyzmem to ma się bardziej skalować? Nie kumam. Jeżeli tak jest, to o co tu chodzi? Czekajcie, smocza paszcza. O kurde, Turbo Samar! Dzięki wielkie za dołączenie do grona patronów! Co jest grane? Dzień dobry! Najpierw wsparcie, teraz tu. Tak, mistycyzm. Just Miyazaki thinks, ja pierdziela. Ale jak ja mogę w ogóle wiedzieć? Skąd mam o tym wiedzieć, że to się bardziej z tym skaluje, aniżeli z wiarą, skoro tego skalowania nawet się nie da sprawdzić w żaden sposób, nigdzie. Bo smoki są mistyczne. Nawet amulet, który boostuje smocze inkantację, skaluje się głównie z mistycyzmem. Ja pierdziel, ale lipa. No dobra, no ale i tak weźmiemy nic z tymi... To chyba, nie? Zionięcie z gnilizną. No i jak z tymi sercami nic nie zrobię? Nie, rozkład Exekesa miał być. Czy to? W sumie oba są z Exekesa, ale... Tu jest tak, o tym bardziej info. Ale jak je zakupisz, dostaniesz fajne oczo. Żeś mnie przekonał. Dobry argument. No to co za problem, żeby się zreskapować? Wiesz co, chodzi o to, że wtedy no, moje inkantacje, te podwiary, to trochę useless zostaną. No to na pewno wezmę. Oho. Czerwone ślepia. Dobra, to sobie ustawmy od razu. Zrobimy test, tylko muszę ten mistycyzm dobić trochę. Do 15 punktów. No to nie mało, ale myślę, że warto będzie. Umilasz czas pracy, więc wsparcie się należy. Dzięki wielkie za takie podejście. Naprawdę mega fajnie. I cieszę się bardzo. Ale musisz chyba kupić 4 smocze inkantacje, żeby dostać oczy. No już takie czerwone ma te ślepia. Może liczba serc ma znaczenie. Teraz w locie spróbuj. Spoko, tylko na razie nie spróbuję, bo nie mam wystarczającego mistycyzmu jeszcze. On musi pójść na... Znaczy muszę go dobić na 15 punktów mistycyzmu, a mam ten mistycyzm na razie na 11 punktach, więc no sporo odstaje, nie? Ej, patrzcie co my tutaj mamy. Dzień dobry. Czy mogę już z tego skorzystać, co jest? Ej, właśnie, za sprawą runy mogę. No właśnie. No długo to nie zadziałało. Ale nie najgorsze obrażenia robimy w ten sposób. Dobra, już z taką kawalerią walczyliśmy, także to nie jest jakaś tam nowa broń. Chyba ten na patrzącym półwyspie, nie? Czymś takim walczył. Zawsze zapomnę, jak to się nazywało. Oho! Kurde, no bez jaj. Dobrze! Mamy go! Siemanko Adix, dzień dobry! Witamy Darth Adixa. Mi się ten nastaw zbugował ostatnio, zacząłem uciekać i nagle sam umarł z siebie. Tak, on tak potrafi.
To jest właśnie nasza kawaleria, którą można podprowadzić pod przepaść i sam rozwiązuje ten problem, w sensie z jego występowaniem. To się przytrzymuje specjalnie, do tego wypadałoby ulepszyć pieczęć smoczej komunii. Wiesz co, przytrzymywałem akurat, jak byłem w powietrzu. Nie wiem, czy to widać było. Czekajcie. No. Chyba, że do końca punktu skupienia w tym sensie powinienem zrobić, ale już pod koniec puszczałem, bo on na mnie jechał, nie? Synek, ale to trzeba na spokojnie. Dobra, tu jest ta katedra. Wiecie co, tak, cofniemy się na początek tutaj jeszcze, żeby nie latać niepotrzebnie tak bardzo. Kurde, ale powiem wam, że nawet niezłe tempo mamy w tym Kaylee tak na razie. Chciałbym tylko jeszcze obczaić no, na mapie, jak to wygląda. Tam oczywiście dalej ten ptak śmierci będzie. I nie tylko, bo przecież na północy Kaylee mamy jeszcze... O, to było czwarte, super. Mamy jeszcze kolejnego nocnego bossa. Nie tylko ptaka śmierci mamy do ogarnięcia. Tam pod... Selią. Wyleciał mi z głowy. To jeszcze na północy mamy tego łowcę dzwonków kulistych. To też trzeba będzie go ogarnąć oczywiście. Ale najpierw... zobaczmy mapę interaktywną i całe Kaylee. Możemy w sumie do rana poczekać. Czemu by nie? To mnie interesuje i w zasadzie punkty łaski. Dobra. I teraz tak. Przejdźmy do tego poglądu i serio, no cały zachód Kaylee mamy ogarnięty. No to jest oczywiście ta właśnie lokacja z bossem nocnym. Tutaj też już przez moment nawet byliśmy. Głęboka studnia Siofry, byliśmy, tu jest wszystko ogarnięte. Tu no nawet na pierwszy rzut oka widać od razu, że mamy wieczne więzienie, więc no, warto byłoby to ogarnąć. A tutaj od tego wiecznego więzienia, jak podejdziemy, to mamy jeszcze lokację poboczną. Również niżej jest też coś jeszcze do ogarnięcia, znaczy bardziej na południe, w tym sensie niżej, tutaj. Plus tutaj są jeszcze ruiny do obczajenia, no i tu jest jeszcze kilka rzeczy, ale już mamy za dużo tych znaczników. Więc wiecie co, chodźmy najpierw może do tego kupca w chacie na północy, a po tym, jak sobie z nim oczywiście pogadamy, no to rozwalimy nocnego bossa, który tam też obok jest. I to jest dokładnie w tamtym miejscu, więc to też będzie z głowy. To jest z drugiej strony od tego złotego drzewa, przy którym też już na poprzednim streamie byliśmy. Tam był awatar kolejny do pokonania. Moi drodzy, taka wielka prośba, jak ktoś ogląda na YouTubie, albo nawet na Twitchu, to może na chwilę na YouTubie wejść i zostawić lajka pod tym streamem. W ten sposób mi naprawdę mocno pomożecie. Jeżeli ten stream dostanie dużo kciuków w górę, no to zwiększy się jego zasięg, być może uda się trafić do nowych osób, a jak ktoś jest nowy na streamie, no to zachęcam do zostawienia suba. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze streamami oczywiście. O! Kuźwa. Ten to jest dopiero hardcore. No boska wieża też będzie, ale dopiero trochę później, nie? Ale mnie szarżował. Skurczybyk. Dobrze, że blisko mamy punkt łaski. Panie, kiedy odcinek Zarax Plus 2 na Patronite? No, Patrykowski, odpowiadałem ci dzisiaj na streamie, że... bo też już o to pytałeś, że on już jest od wczoraj. To dwa są odcinki z DS2, nie? Chyba, że masz na myśli kolejne, a to prawdopodobnie jutro będzie. KKW. No bo one wlatują 14 i 15 marca dopiero, bo 14 będzie premiera. Znaczy, będzie rocznica 10, taka nasza europejska. Nexty. No to wiesz co, będzie dopiero, myślę jutro, bo jeszcze nie jest ogarnięty. Szybki rip, nie? O, ten boss, którego tutaj mamy, to, no nie oszukujmy się, też do prostych nie należy. W ogóle najpierw może jeszcze podejdziemy do handlarza na moment, tylko pogadamy, kupimy może coś nawet.
Cześć, Mator. Dobra, mamy pochodnię odganiającą bestię. Fantastyczna rzecz akurat tutaj. A, takie wiecie. Głupotki. Ale zawsze można kupić. Czy zrobię reboot serii z Dark Souls 2? Zależy od waszego odbioru, bo mam właśnie tak nagrane tam do przodu parę odcinków z tego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy z tym łukiem runicznym jeszcze. To jest bardzo ciężki boss. O kurde. O kurde. Jedy, ej, nie mogłem zrolować po prostu, nie? Ten mi wstaje. A on już, kurde, przygotowany z atakiem i nie mogłem w ogóle zrolować tego. Spamowałem rola jak szalony. Nic to nie dało. Nic. To nie był ten run. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Odpocznijmy sobie. Do zmroku. Najgorzej, że trzeba jeszcze usiąść przy tym, nie? Że samo odpoczęcie do zmroku to nie jest wystarczająco. To musicie jeszcze usiąść, żeby to się przeładowało. Nie wiem, czemu tak to jest i czemu tego nie spaczowali w sumie. Trochę bezsensowne to jest, no ale... Ale dobra. Ja tak w sumie... To jak tutaj jestem... To jeszcze tylko... O, właśnie. Nie wierzę. On tu prze... Nie, nie przeżył. Po prostu spadał tyle, okej. Ale mógłbyś się na przykład tak zgliczować czy coś, nie? To byłoby całkiem fajne. Gdyby doszło do takiej sytuacji tu. A mógłbym też zbuffować sobie broń, ale... Nie wiem, czy ta walka będzie miała sens w tej chwili. Chyba nie. chyba za bardzo mnie to spowolni teraz. Myślę, że może nawet na koniec Kaylee tutaj przyjdziemy sobie. Albo nawet po Altusie. Zaznaczę go na razie. Również Boska Wieża właśnie nie byłaby dobrym wyborem na teraz, dlatego tam też nie kierujemy się. Ustawię sobie, żeby tutaj wrócić po prostu. Ale na razie to można z czystym sumieniem olać, bo to jest bezsensowne teraz. Tam 5 run zostawiliśmy, tylko potężny bydlak, no. Wydaje mi się, że znaczy on ma nawet potencjał, żeby mnie de facto na hita wziąć, bo on ma ten taki atak, że rzuca ten miecz i on tak się kręci. Tak wiecie, wiruje. W miejscu. I to jest coś takiego, że jakby mnie tym trafił, no to ja już byłbym wytrącony z równowagi i bym przyjął cały atak na siebie, nie? Na twarz, więc to by się wiązało po prostu ze śmiercią, więc de facto mówię, że to byłbym na hita, bo po jednym trafieniu już bym się i tak nie ruszył. Więc jak boss ma mnie na jednego lub max dwa hity, no to coś jest nie tak na pewno. Jeżeli nie gracie jakimś takim typowym glass cannonem, że macie opcję zadawania horrendalnych obrażeń, ale jednocześnie możecie bardzo mało wytrzymać, a u mnie no, te obrażenia są spore, zadaje naprawdę fajny damage, ale w przypadku tego bossa to ten damage nie jest fajny, on tam prawie... Znaczy mu normalnie jak to HP spadało, nie? To tak jak widać, jakbyśmy przyszli na bossa zdecydowanie za wcześnie, no. To dało się wyczuć, że to nie jest właściwy moment na tę walkę po prostu. Boże, serio? Ja pierdzielę. O. Możemy do... Najpierw tych miejsc jeszcze podjechać. Zaraz się zajmiemy jeszcze tutejszym bossem.
dowódcą. Najpierw ruiny tylko. Prawdopodobnie słaby wróg. Słaby wróg, a to niespodzianka. Posąg Marigi. Oho, kiepunek. Podróżnika i perfumiarza. Nie ma jakiegoś napierśnika, perfumiarza? Znaczy, przepraszam, podróżnika? Bo tylko ten element był. Z innej parafii. GG. No, z bossem nie poszło najlepiej. Ale wrócimy do niego. Nie będzie tary fulgowej dla żadnego bossa tutaj. On jest gorszy niż generał Radan. W sensie mocniejszy jest. Zdecydowanie. Myślę, że spokojnie ten łowca dzwonków kulistych, z którym tutaj w Kaelit możemy zmierzyć się, jest no najmocniejszym bossem, jakiego mieliśmy do tej pory w ogóle okazję ogarnąć na tej postaci. Nie mierzyliśmy się z nikim trudniejszym. Rune level 1 będziemy robić. Siemanko Żarłacz, dzień dobry w ogóle. Czy nie robiłem no death? Robiłem w Eldenie i w Dark Soulsach. W Eldenie też było, no. Tylko to było... Czekaj, no death run robiliśmy już ponad rok temu w sumie. Już, no tak zleciała. Siemanko Kreator, dzień dobry. Cześć, Manafaj. Czarna klinga przed bestialskim duchownym podobna poziom trudności, jak dla mnie nawet cięższa. Na pewno dłużej z nią walczyłem niż z tym, ale no to jest takie tam ocenianie poziomu trudności na podstawie kilku podejść raptem. Ale szczerze, no podobnie trudni są. No tam też jest... No fakt, tam też jest topka, jeżeli chodzi o poziom trudności na pewno. Tego stwora. Ten zestaw ataków tego łowcy dzwonków kulistych jest taki właśnie bardzo zdradliwy, bo z jednej strony te ataki są dość przewidywalne, myślę. To w ogóle na serio by tutaj coś miało być. A jednocześnie potrafi to być zaskakujące mimo wszystko i niekiedy no naprawdę ciężko jest tego uniknąć. Ciężko jest wyczuć ten miecz po prostu. Wiecie, że on będzie wracał, ale nie do końca wiecie w jaki sposób, nie? Jaki jest ten dystans. Ciężko jest to trochę ocenić, jak wyczuć. Co było trudniejsze? No death w Eldenie czy Dark Souls 3? Bo ze streamów pamiętam, że demony cię zawsze zabijały. To pomieszałeś. Demony mnie zabijały na wyzwaniu, gdzie graliśmy na pierwszym levelu w Dark Souls 3 i tam już w DLC byłem na streamach, więc graliśmy tam na Soul levelu 1. Do tego nie korzystałem z pierścieni, nie korzystałem z zaklęć, w zasadzie z przedmiotów jednorazowych za wyjątkiem Estusa i Żaru. Więc była broń, broń tylko moja i tarczy też nie było, żadnej ani nic takiego. Pierwszy level i Estus i Żar czasami. Więc tam z tego to wynikało. A jeżeli chodzi o no death, to... Nie pamiętam, gdzie było więcej zgonów, szczerze. W której... Znaczy inaczej, wiem, w której grze było najwięcej zgonów. To było w Dark Souls 1, ale nie pamiętam, jak to tam w kontekście Elden Ringa wychodziło. Ile tam w końcu tych zgonów było. Kilkanaście chyba prób było. A demonów nie było na tym wyzwaniu w ogóle, bo to było any percent. All bossy zrobiłem w Dark Souls 2 na wyzwaniu bez śmierci. W
trójce było też any percent, czyli nie muszę wszystkich bossów zabijać, nie? Dobra, bo tutaj krążę niepotrzebnie, a to już mamy załatwione na szczęście. I teraz tak, tutaj jest jedno i tutaj jest kolejne, no i tu jest jeszcze do obczajenia wieża strażnicza, no i tu jest wjazd do Selli. No i naturalnie tu jeszcze są te lokacje do sprawdzenia. Trochę tego jeszcze jest. Moi drodzy, jak ktoś jeszcze nie zostawił lajka na YouTubie, na streamie, to serdecznie zachęcam. Mamy już prawie 100 dobitą. Fajnie, jakby się udało to zrobić. Z góry dziękuję wszystkim. Ja możemy z tym rycerzem z gnilizny jeszcze zawalczyć, czemu by nie? Może część ekwipunku by wyleciała? Serio? To było poza zasięgiem? Serio? Aha. No, teraz go trafiłem, choć jak na moje to w ogóle go nie trafiłem, no ale dobra. Dziwnie to zadziałało po prostu. Dawaj mi butelkę. 3 razy klikałem. Oczyśćmy się. Oho. Inwazja, Milisenty. No nie jest to najtrudniejsza, o kurde, walka na świecie. Nie sądziłem, że ten mnie zauważy. Kurde! Dobra, ale bańka uratowała. Dobra, ostrożnie. Jezu, to jest jeszcze kolejne. Jeszcze jeden w tle tam łazi. Skubaniec. Aha, i tamten odpuścił. Hełm czystej zgnilizny, proszę. To może będzie lepszy trochę, co? Niż to, co mamy. Teraz sobie przejrzę go. Jezu. Koszmarna okolica. Naprawdę. Cześć Krzyś, dzień dobry. Kreator nowy wspierający, dzięki wielkie za wsparcie. Witam w gronie wspierających na YouTubie. Genialny specjalny atak dystansowy. Kosty chryste, że to jest jedna z najlepszych broni w podwiarę, okej. Okay. No fajnie, jakby udało się ją wydropić. No, niestety, tak jak myślałem, nie będzie to lepszy wybór. Może pod kątem wiary, znaczy wagi, o wierze myślałem tutaj. No nie ma nic lepszego na razie. Nie będziemy sobie kurde życia utrudniać przecież. Bezsensownie. Aha, to jest taki bumerang, nie? Na tej kosie. Dobra, czas na bossa. Dowódca O'Neill. No w porównaniu do łowcy dzwonków kulistych to nie jest takie wielkie wyzwanie, aczkolwiek... Zdziwię się, jeśli go zrobię za pierwszym razem. Pierdzielak, to dziwnie wyglądało, nie? Że mnie nie trafił. Nie, że miał coś przeciwko. O, krwawienie, ładnie. Zrobiło robotę. Kurde, czemu go nie trafiłem? Boss przyzywający moby. Moje ulubione! Jeszcze headshot, super.
Dobra, powinien się wykrwawić zaraz. Dokładnie. I pada! Jednak za pierwszym razem, nice. No nie jest on jakoś hiper wymagający, ale widząc na to, widząc to, jak powoli schodziło mu to życie, to wydawało mi się, że mnie położę. Easy. On jest tak słaby w porównaniu do wersji z gór, no tam, no to jest wiadomo, totalnie inny level. Ale udało się. Gdzie jest ten skarabeusz? Tu gdzieś? Tu gdzieś, no. A to będzie ten wybuchający. O, jak miło. Święty krąg światła. Ja pierdzielę, przerośnięte, zmutowane ważki. W tej lokacji wszystko jest, słuchajcie, tak po prostu zmutowane, wredne. Agresywne. GG. Siema, Ugo. Ten O'Neill bosik to one hit boy. Jednostrzałowiec. No on potrafi zaskoczyć, wiesz? Z tymi mobami zwłaszcza. Ja pierdziele, nie zdążyłem ataku specjalnego. Ten ich blok jest najbardziej wytrącającym mnie z rytmu atakiem. Jeśli mogę tak to nazwać, bo w sumie on po tym jak zblokuje, to przechodzi do ataku, więc powiedzmy, że to jest związane z atakiem. Ta defensywa. Dobra, uspokoić trochę muszę tej eksploracji. Do jedynki chyba teraz wystarczy, że podjadę, bo tak naprawdę to chyba tutaj zrobiliśmy wszystko, tak mi się wydaje. I patrząc na mapę, to tak, stwierdzam, że jest wszystko, więc możemy spróbować z tą wieżą, tylko że ja nie wiem, czy tutaj dojedziemy spoza Selli. Tu chyba z Selli trzeba by już jechać nawet. Cześć, kot Faflun, dzień dobry. Nie wiem co to, ale gry From Software, raz zagrasz, ogarniesz to co Kamen, już żadna gra nie przemawia. No, gry From Software potrafią odebrać trochę przyjemność z czerpania innych gier. W tym sensie, że podwyższają się twoje standardy. To jest bardzo dobre zjawisko, ale z drugiej strony trochę smutne, bo masz takiego gamingowego kaca niesamowitego po tym, jak przejdziesz jakieś solusy, że no, w kolejnych grach to już tak człowiek takiej przyjemności nie czerpie, nie? Tak patrzy. Ja mam na przykład coś takiego, że jakieś tytuły, tak nawet poza nagrywaniem z tych niektórych nowych gier, jak próbowałem sobie odpalić tam czasami offline, nawet na chwilę, zobaczcie jak to w ogóle wygląda, to ja mam coś takiego, że totalnie gram w to, nie wiem, z 30 minut i więcej nie mogę, bo automatycznie ziewam, nie? I normalnie praktycznie zasypiam przy tych grach. To jest straszne. Takie nudy są po prostu w tych niektórych nowych produkcjach, które się same przechodzą, że to jest obłęd. No chyba, że gram w grę typu interaktywny film i doskonale wiem, czego się spodziewać, ale bardziej do tego po prostu podchodzę jak do, nie wiem, serialu na przykład, tak? W którym mogę decydować. No to jest spoko. Ja pierniczę, moi drodzy, 500 osób na Twitchu. Co jest grane? Prawie rekord mamy już wyrównany i 160 osób na YouTubie. Witam serdecznie wszystkich na streamie. Jutro, słuchajcie, oczywiście też gramy na kolejnym live'ie jak coś. Także zapraszam. Dawaj do Gabriego, igłę zanieś. No w sumie mogę od razu, no. Czekaj, tylko jeszcze tak. Zielux, co do tej lokacji tutaj. No niewiele tak, więc musimy przejechać tędy, a jadąc tędy, to wypadałoby jeszcze ogarnąć tutaj punkt łaski. Niech będzie w takim razie. Demo właśnie po solsach już mało co cieszy. No są oczywiście jakieś tam wyjątki, jakieś gry, które no, są mega, nie? Już nie mówmy, że tylko gry od From Software są dobre, bo to też jest trochę skrajność, ale no to są właśnie wyjątki mimo wszystko i kurczę, no mało jest takich dobrych gier obecnie. Boże. Nienawidzę go. Nienawidzę ich po prostu! Gień. Ej, właśnie, przed Selią możemy do Ptaka Śmierci podjechać, aczkolwiek to będzie też srogie wyzwanie, naprawdę. No ale czemu nie? Może się uda. Ukroniczny. O, Kaelid.
Fajnie, że w końcu tutaj dotarliśmy. Myślałem, że w pogrobnie siedzę. Co jest z tym napisem, nie tak? Znaczy wiem, o co tam jest, jezioro Eoni po prostu, ale... Śmiesznie to wygląda trochę. No, na No Rest for the Wicked bardzo czekam, na pewno będziemy ogrywać tę wersję early, zobaczymy jak to w ogóle wygląda, bo no w sensie jak się gra w to, bo jak to wygląda, no to oczywiście już widzieliśmy. Miro, dzięki wielkie za wsparcie, dziękuję za dołączenie do wspierających również na YouTubie, to już masz komplet, słuchaj. Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję. Kurde, no to teraz już masz, słuchaj, aż dwie ikonki przy Niku, nie? Ale szef. A to jeszcze badziwie tutaj łaziło. Nawet go nie zauważyłem wcześniej, że on tu się napatoczył. Rób questa Millicenty, no. Trzeba. Pojedziemy tam później. Do kościoła, w którym ona przebywa. Znaczy chyba najpierw Selię zrobię. Czy tu nie byłem? No to wychodzi. Nie, byłem. Byłem. Czy nie? Ej, teraz... Nie, nie byliśmy tutaj. Dobrze, czyli to jest rozdroże nasze. W sumie możemy je na moment wykorzystać, bo... Jadąc w tym kierunku... Możemy jeszcze zdobyć nasionko. A ono nie jest byle jakie. No bo to jest pierwsze z czterech, które potrzebujemy. Do kolejnej... buteleczki. A, byłem tu, cholera jasna. A dobra, bo jak do tego... jak do południowego traktu Kaelit jechaliśmy ostatnio na streamie, to chyba tutaj na moment zboczyłem ze ścieżki i tak jakoś dojechałem. Dobra, ma to sens, Jezu, te ptaszory. To jest dramat, nie? Dobra. Tu będzie ptak śmierci, a tu jest nasze miejsce odpoczynku, miejsce łaski. Nie wiem, czy zdążę tu odpocząć w ogóle, tak szczerze, wątpię. Chyba trzeba będzie sobie wywalczyć spokój. O Boże, ile to ma HP tutaj. Głową w sufit przywalił. Dobra. Jesteś mój. Mutancie. 1700, ładnie. No akurat Elden najpopularniejsza gra From Soft, więc jej widzów dużo. No myślę, że są osoby, co streamują Eldena i mają mało widzów, to jakby ja też mogę spalić, nie wiem, mega popularną grę i też będzie mało widzów tutaj. Myślę, że to tak ciężko szukać czasami zależności. Szczególnie, że jak ostatnio rok temu streamowałem Eldena, to było dużo mniej osób, nie? No... Znaczy, grafika w grach From Software... No nie jest najwyższych lotów, ale no nie jest słaba, to też jest totalnie jakaś... Jakieś dziwne określenie, żeby mówić, że ta grafika w tych grach, nie wiem, no nie jest przynajmniej... Na zasadzie 7 na 10, nie? Bez przesady. Nie są to jakieś wodotryski niesamowite, jakieś fajerwerki tutaj. I nie jest to topka, na pewno, gamingowa, ale oni tutaj stylem artystycznym mega nadrabiają. Zawsze zrobiły się znacznie popularniejsze. No w Polsce tak. Na świecie
Dawno już były popularne. Do nas to wszystko po prostu z lekkim opóźnieniem dochodzi ten hype. Chociaż generalnie Soulsy zawsze były mega popularne, bo gdyby nie były popularne w przeszłości, to nie byłoby polskiej wersji językowej, nie? Byłoby tak jak, nie wiem, w grach od Capcomu, czyli że często brakuje tej polskiej wersji językowej, jak wiecie, w Dragon's Dogmie na przykład. By naszego rynku nie brali pod uwagę, a jednak w Soulsach już od Dark Souls 1 była polska wersja językowa. Jak to mało widzów? W ostatnich streamach nowej platformy miałeś razem 1000 widzów. Krzyżowiec, nie słuchaj uważnie. Mówię, że jest dużo widzów właśnie. O tym jest temat cały czas. Ale mówię, że jak grałem w to samo co teraz, rok temu to było mniej, więc ciężko stwierdzić, żeby to było tylko efektem gry. Ten pies to... ja miałem wrażenie, jak to byłem po raz pierwszy, że ten pies jest w jakiś sposób oswojony, nie? Przez tego gościa. Przez Gauriego. Czy Draxus 1 miał od razu polski język? Zaraz ci powiem. Na PC-cie na pewno od razu miało. Na PS3 chyba nie. Ale to miało po wersji PC-towej, nie? Od 2012 roku już było. Na początku było tylko angielsko. No, dobrze mówię. No pewnie, że chcę pomóc, kurde. Cześć, JJ, dzień dobry. Nie, no dobrze, że ten polski język już się pojawił i stał się standardem. Jest w sumie w Soulsach od 12 lat już. This is a marvel indeed. The work of a true artisan. Can you give me some as well made? Can you as well made? Dobra. No to może zrobimy Selię. Jest to jedna z tych najmniej lubianych przeze mnie lokacji w Kaelid, szczerze. Więc fajnie byłoby mieć to z głowy, ale tak jak mówiłem ostatnio, no paradoksalnie Kaelid jest krainą, którą lubię w ogóle przemierzać, jest dość zróżnicowane. No i właśnie a propos stylu, no to tutaj to jest naprawdę porąbane. W sumie możemy przeładować, to pojedziemy do niego od razu. Chociaż może z drugiej strony nawet do Millicenty byśmy skoczyli. Na szczyt. Dla mnie klasyk Dark Souls 1 zawsze grany po angielsku. Firebomby. Z jednej strony to jest w ogóle ciekawe, że grając po angielsku można mieć takie wrażenie, że będzie to wszystko dużo bardziej wierne, że polskie tłumaczenie nie będzie wypaczało sensu niektórych kwestii, ale dużo osób zapomina, że oryginalnie no to Soulsy są po japońsku i ten angielski też nie jest oryginalny i tam też zdarzały się kwiatki, nie? Różne. Z tłumaczenia, więc to też nie było totalnie wierne przekazanie fabuły po angielsku. Na przykład z japońskiej wersji dało się, pamiętam, niektórych rzeczy dowiedzieć, których z angielskiej nie dałoby się, nie? Wyczytać totalnie.
of Aeonia. She, but the rotting sick. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must. Pamiętam scenę, miesiąc po premierze Ledena, nie wiedziałem, że Millicent można zaskoczyć z potwortu, więc męczyłem się na ten spadzie z pochodniami. To nie jest zła mata do tańczenia, miesiąc po premierze gry. Ale zawsze wiedziałem, Ugo, że ty jesteś po prostu... specjalnie uzdolniony. Dobra, miejmy to z głowy, nie? Tu jest jeszcze ulepszenie butelki, nie? Do ogarnięcia z takich najważniejszych rzeczy. Tam można złamać pieczęć, więc wręcz trzeba to zrobić i są trzy miejsca, do których będziemy mogli się dostać. Ale... tam chyba nic dla mnie specjalnie istotnego nie będzie. Chociaż no, oczywiście postaram się tam dojechać. Ale mam na myśli, że to nie będzie jakiś tam super priorytet. Tu będzie pierwsza pieczęć z prawej strony. Ktoś tu biegnie. A to ty. Dzień dobry. Tu jeszcze kolejne. Ja, słuchajcie, widzę, że na czacie się nie przekonacie, po prostu myślę, że temat już się dość mocno wyczerpał, więc myślę, że nie ma sensu go ciągnąć. Każdy przedstawił swoje racje i do niczego więcej to już nie doprowadzi. Myślę, że każdy wnioski może sam wyciągnąć, nie? Patrząc na tę dyskusję na YouTubie. To nie jest backstab. Ja naprawdę nie wiem, jak on to robi kosą. Chciałbym to wiedzieć, nie? To jest chyba ta sama animacja, co na... Nie, nie, na toporze jest jeszcze inna. No właśnie, na czym by była taka animacja? Na jakim typie broni? Mogli zrobić zupełnie inną, nie? Na przykład kopniaka takiego w nogi, przeciwnik mógłby na chwilę, wiecie, zostać wytrącony z równowagi, mógłby klęknąć i otrzymać wtedy taki cios z obrotu na kosie. Coś w stylu żółwi, na przykład z Dark Souls 2. Czy są bossy w Eldenie, które są bardzo odporne na pioruny? Tak, na wszystko znajdziesz odpornego bossa. Zwłaszcza w grze, w której masz ich ponad setkę. Licząc tych tam, co się powtarzają i wszystkich z jakichś tam pobocznych lokacji, nie? Niepopularna opinia, ale Dark Souls 1 jest lepszy na muszce i klawiaturze z powodu ograniczeń rolowania. A zapytam przewrotnie, a w czym w takim razie pad jest gorszy w porównaniu do tej myszki, biorąc pod uwagę to ograniczenie, w sensie rolę, no nie w każdym kierunku, bo jeżeli masz na myśli myszkę, to gałką też możesz, nie? Tak 360 stopni się obracać. Jaka jest różnica, w sensie? Tym, że często roluje mi tam, nie tam, gdzie trzeba? No tak, ale to tak samo jest na klawiaturze i myszce. Znaczy, on roluje tam, gdzie trzeba, tylko to właśnie nie tam, gdzie byśmy chcieli, nie? Bo to jest ta różnica przez to, że no, tam jeszcze te role niestety nie były w pełni swobodne. I to jest bardzo trudny moment, kiedy przechodzimy po nowszych Soulsach do Dark Souls 1. Ja sobie doskoczę tam jeszcze raz. Może tę drogę obiorę teraz. Śmieszne jest to.
Życzenie po tych dachach, no, co no trzeba, nie? Jak klawiaturze kierunek ustalasz wsadem, więc zawsze rolujesz tam, gdzie trzeba. No, na padzie ustawiasz też lewą gałką, więc też rolujesz tam tak samo. Jakby nadal nie rozumiem, jaka jest różnica, nie? Według ciebie. Serio. Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Jaka jest różnica między wskazaniem kierunku rola na gałce odpada, a wsadem? Ale cieszę się, że From jednak, znaczy to absurdalnie brzmi, bo z czego tu się cieszyć, to powinien być standard, ale że mimo wszystko From Software w końcu ogarnęli, jak optymalizować gry pod pecety, nie? No w Eldenie był problem po premierze, ale na szczęście tam szybko go zażegnali, jeżeli chodzi o optymalizację, choć też były problemy. No ale jak ktoś pamięta, jak wyglądało Dark Souls 1 po premierze, to myślę, że tutaj w Eldenie szoku nie przeżył. Demo grałeś na klawiaturze i myślę, że się tak mądrzysz? Tak, niestety próbowałem, ale czemu się mądrzy Del Piero? Chyba, że to jakaś shudera, ale nie wyczuwam. Nie próbuję zrozumieć, jaka jest różnica między wskazaniem kierunku lewą gałką na padzie, a klawiaturą, ale się do tej pory nie mogę dowiedzieć po prostu, jaka jest różnica w tym. Biorąc pod uwagę, że mówimy o grze, która była robiona pod pada, a nie pod klawiaturę. Czym wsad jest bardziej precyzyjny od gałki na padzie? No szczerze, w niczym. W przypadku Dark Souls 1, w przypadku kolejnych Soulsów, to już klawiatura was bardziej ogranicza, jeżeli chodzi o kierunkowość. Z tym, że na gałce, jak tylko trochę źle wychylisz, to na przykład zamiast rolować w bok, to rolujesz w przód. No trochę nie, bo masz dokładnie te same kierunki, nie? No ale widzisz, tu mówimy o problemie skillowym. To jest skill issue twój, a nie problem pada. I przewaga gry na klawiaturze. Chodzi o to, że ty bardziej po prostu przywykłeś do grania na klawiaturze i nie ma tej różnicy. Właśnie do tego zmierzałem. Dobra, jeszcze jedno było to miejsce, nie? Co pieczęć jest? Było gdzieś wcześniej jeszcze. No, jak nie trafię, to tam to trudno. To chyba właśnie też było zaklęcie jakieś. Z tej strony? Nie. Jezu. Gościu, przestań z tym spamem w końcu! W tym przyjęcie GTA i w sumie... O Jezu... Gothica to ja nie grałem od czasu w tej serii z Gothica 3. To... Też niedługo będzie, kurczę, z, nie wiem, z 7-8 lat chyba już. Musimy tutaj wjechać w ogóle jeszcze na górę. Do tej... kolejnej wieży podbić. No to będzie właściwa ścieżka. Dark Souls jest taki krab pod względem technicznym, no... Tak, dzisiaj jest plan, żeby pójść do Radana. Przeszedłem na myszce i... klawiaturze i na padzie. And? Jakby... Czy to oznacza, że... grając na padzie nie popełniasz błędu? Skoro sam mówisz, że popełniasz błędy, że... nie roluje ci dokładnie tam, gdzie chcesz, bo źle wychylasz drążek. W sensie, no nie, serio, nie kumam, o czym jest ta rozmowa trochę.
Kurde, w ogóle ciekawe, jakby się w Gothica na padzie grało, tak a propos. Wiesz, że część tych najnowszych lorców przeszedłem właśnie jako to, że plus myszce, gra w której sterowanie jest skopane i albo pływasz, plus mało intuicyjne skoki, ja tak to wymęczyłem. W lorcach byłoby tak, że gdyby oni ogarnęli to, że twoja postać nie robi wypadów 3-4-metrowych do przodu podczas zwyczajnego ataku i że role nie przesuwają cię o 6 metrów do przodu, to ta gra byłaby już o jeden punkt lepsza, nie? Moje podsumowanie, naprawdę, bo to były jedne z największych problemów po prostu w tej grze. Gdzie jeszcze level design był taki, że co chwilę gdzieś można było spaść. I czasem się nie dało normalnie walczyć. Dobra, w końcu mamy to trzecie miejsce. A jeszcze ty? Nie, ja tylko, Kozak, chciałem tylko wiedzieć, jaka jest różnica między tym, że na padzie wychylisz gałkę w lewą stronę, a że wciśniesz A na klawiaturze, nie? Albo że zamiast A i W przytrzymywać, to wychylisz lewą gałkę po skosie w lewy górny róg. No, jak dla mnie, to tu nie ma żadnej różnicy, bo kierunek jest ten sam, o ile, no, kierunek się, wiesz, prawidłowo po prostu ustali, a... Myślę, że jak już po prostu ktoś mega ogrywał gry na padzie, no to żeby po skosie do góry zrobić gałkę, to nie jest dla niego problem, nie? I tylko to miałem na myśli, że imo to tutaj nie ma różnicy i po prostu Dark Souls 1 jest dość archaiczne i ta kierunkowość rolowania, no i generalnie movement, to tam... No jest dość stary, nie? Nie ma czegoś takiego, że kurde, graj na padzie czy klawiaturze jest lepsze, no... No nie, no faktem jest, że to są gry robione pod pada i tego się nie da, temu się nie da zaprzeczyć, ale czy to znaczy, że tak się gra lepiej? Nie, to znaczy, że po prostu były tak robione, nie? Jezu, no nie chce każdy gra, czym chce, można na ziemniaku grać nawet. No nie, to mnie nie interesuje, kto na czym gra, nie? Takie... Nie da się powiedzieć, na czym się lepiej gra, no. Można powiedzieć, na czym się gra precyzyjniej w FPS-a, no tam na przykład na klawiaturze i myszce gra się bardziej precyzyjnie, ale czy... Ale czy w przypadku każdej gry gra się lepiej na klawiaturze i myszce? No myślę, że nie, że w niektóre rzeczy się nawet gra na innych przyrządach lepiej, nie? W jakieś gry wyścigowe, no to się lepiej gra na na pewno na klawiaturze najgorzej, lepiej na padzie, a najlepiej na kierownicy na przykład, nie? Weźcie na padzie w strategię jakąś zagrajcie, czasu rzeczywistego na przykład, no albo jakiegoś MMO-sa zaawansowanego, no nie da się w niektóre rzeczy tak sensownie grać. Nie wiem, jakaś FIFA na przykład na klawiaturze, to też jest padaka straszna, mimo że da się. Kiedyś też grałem, no ale jak zacząłem grać na padzie, to zrozumiałem, że to była padaka. Dobra, mamy trzy już. Siemanko Madara, cześć. Ja właśnie jestem ciekaw, jak w Baldura się gra na padzie. Bo jest przecież ta konsolowa wersja. Jestem ciekaw, czy oni to tak tam zrobili, że to jest serio przyjemne, czy nie. Tam nawet chyba demo można sobie pobrać i przetestować, jak to wygląda. Chyba się nawet, kurde, kiedyś na to skusił. Bo jestem mega ciekaw, jak to w ogóle wygląda gameplayowo. No dobra, zjedźmy. Bo to akurat nie ma sensu, żebyśmy teraz się tutaj jeszcze kręcili. Zawsze... Nie no, trzy wieże ogarnęliśmy, trzy skrzynie. Dobra, to chyba wszystko z tych głównych rzeczy tutaj ogarnąłem. Jest Baldur na konsolę, no. Siądźmy, bo chyba level mam. A, jednak nie, 37 tysięcy, sorry? To trochę więcej niż myślałem. Ale zaraz, bo my do bossa jeszcze musimy dojechać. To tędy już nie dojedziemy do niego. To już za daleko jesteśmy. A boss będzie tutaj. Nie, zaraz. Tutaj. Zawsze nie wiem czemu, wydaje mi się, że to on
tymi schodami tam jest droga właściwa, żeby dojechać. To nie jest zły boss. Taka kongregacja w Eldenie. No ale trzeba przyznać, że akurat ta broń no nie ma sobie równych i akurat tych tutaj zobaczcie, no wgniatamy w ziemię dosłownie, ale na przykład jakbyśmy mieli spojrzeć na to, jak wyglądała walka z łowcą dzwonków kulistych, to była masakra, nie? Rise of the Ronin, jak widziałem jakieś takie pierwsze opinie, czytałem jakieś takie komentarze, no to się okazuje, że to jest mega dobry Souls-like z otwartym światem i ludzie raczej chwalą, ci, którzy już tam mieli okazję pograć. Ja jeszcze nie miałem, więc tam się nie wypowiadam, ale może będzie o dziwo to naprawdę super zaskoczenie, bo dużo osób tak dość sceptycznie podchodziło. Ja przyznam, że akurat, no jeżeli chodzi o twórców Nioh czy Wolonga, to się nie zawiodłem. W sensie wiem też, czego można się spodziewać. Jeżeli to byłby taki Nioh w otwartym świecie, no to dla mnie to ja byłbym kupiony, nie? Byłbym zadowolony. No to było piękne. No został zjedzony dosłownie, nie? Nie obrażaj kongregacji, przepraszam. Przepraszam. Oni na RL1 byli okropni. No, tutaj ten damage robi różnicę, nie? Gdzie oni totalnie nie mogą nic zrobić, co tam... To jest fakt. Chodźmy tutaj na seliańskie załuki. Według mnie, dokąd trzeba przejść Elden Ring, aby mu zagrać DLC. I tak ma konieczne, do moga. Musisz mieć dostęp do tego jaja wielkiego. Ale z twojego pytania rozumiem, że nie widziałeś mojego odcinka na YouTubie, w którym mówiłem o wszystkim, co wiemy na temat dodatku do Elden Ring, więc serio, serdecznie polecam tobie i wszystkim, którzy nie widzieli, zobaczyć sobie odcinek pod tytułem Wszystko, co wiemy o Elden Ring Shadow of the Earth 3 na moim kanale, bo jest tam tego naprawdę sporo. Sporo informacji z bodajże 4 wywiadów, które Miyazaki udzielił w różnych portalach. No, zebrałem te wszystkie wiadomości, no i po prostu zrobiłem podsumowanie, taką pigułkę informacyjną, konkretów. Nie gdybania, nie domyślania się, tylko serio, no, legit info z najpewniejszego źródła, czyli no samego twórcy gry. Także polecam, jak ktoś nie widział, bo naprawdę sporo można się dowiedzieć. Odpowiedź na to i na wiele, wiele innych jeszcze kwestii tam, myślę, że w tym odcinku pada, także warto zajrzeć. I warto też zostawić suba na YouTubie, jak ktoś tego nie zrobił jeszcze. O ty szkodniku. Ja go nie obrażam, on tak się nazywa, jak coś. Dobra. No to chodźmy do Millicenty. Zrobimy sobie quest, przynajmniej w jakimś stopniu. Jeszcze łzę poproszę. Nie, o tym nic nie wiadomo i raczej, jeżeli chodzi o Melinę, no to ona nie będzie miała za bardzo wpływu na dodatek. Najważniejsze jest to, żeby pokonać Radana, to jest ważne. A druga rzecz to, żeby mieć już właśnie pokonanego Moga. Daj igłę z czystego złota. Mój ulubiony quest w Elden Ringu, Leszek, to jest zdecydowanie quest rani, wiesz? Ale też ten na przykład towarzyszki na łożu śmierci Fi jest super. Mega ciekawe. W ogóle questy w Eldenie są dobre. To nie tak, że tylko te dwa są jakieś takie jakościowe, moim zdaniem. Millicenty quest też jest mega ciekawe, nie? Wiesz co, Patrykowski, dzisiaj nie chcę zmienić planów, tylko Radana bym musiał ogarnąć. Ale pomyślimy. Dobra. Ulubiony quest w Dark Souls 2? Ulubione co? Nie, a tak serio, myślę, że cały ten wątek Pita i Kraytona jest bardzo ciekawie poprowadzony. I to, że tam nie ma tak naprawdę tego dobrego, finalnie.
To jest bardzo ciekawie zaprojektowany quest, moim zdaniem. Tak już bez trollowania. A waszy? A wasz ulubiony quest w Dark Souls 2 to... To co? Poza Alt F4, no. Tak nie mówmy, no. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this by way of thanks. No, Lucatiel z Mirry też fajne. Bardzo, bardzo rozbudowany, nie? W stosunku do innych. Czy po raz kolejny się spotkamy na Altusie? No, prawie na początku, można powiedzieć, płaskowyżu. W Dark Souls 2 były jakieś questy, były. Dobra. No i lecimy teraz z update'em do Gauriego. W ogóle ta cała historia Skorpionicy Nike i Skorpiona Tarka to jest też ciekawa, że oni najprawdopodobniej mówią o Sefie Bezłuskim jako o swoim mistrzu, który był samotny, który no... O, może spróbujemy z ptakiem, który stworzył ich tak naprawdę też właśnie. Ich wątek trochę też poruszyłem w moim materiale Historia Dark Souls o Sefie Bezłuskim. O kurde. O kurde! No nie mogłem za dużo zrobić. 3 godziny, jeden dowód. Dowody do wstrzymanej mowy to było zło w najczystszej postaci, naprawdę. Zbafuj kosę, to będą ciekawe obrażenia. Szkoda, że tylko jedną mogę, ale no zrobię to teraz, tylko muszę jeszcze odpocząć. Koniecznie. Myślisz, że będzie jakiś punkt bez odwrotu, nie będzie można wejść do DLC, czy raczej bez problemu będzie można przejść grę, a potem dodatek? To o tym też mówiłem w tym filmie, naprawdę polecam sobie zobaczyć. Będzie można swobodnie przechodzić między DLC a podstawką. Czy będzie jakiś punkt? Nie sądzę, skoro tak mówili w wywiadzie, że będzie. No chyba, że chcą jakieś niespodzianki oszczędzić, ale szczerze wątpię. Choć fajny byłby taki motyw, jak na przykład w Malowanym Świecie Ariamis, czy... w archiwach książęcych, gdzie trafiacie do jakiegoś takiego więzienia na przykład, nie? I jednak się okazuje, że no, nie możecie na razie opuścić takiej lokacji. Paskudny i zabójczy jest ten boss, no niestety. Ale spoko. Jest całkiem nieźle. Z tym buffem nawet. Na jednej kosie jest gigantyczna różnica. Serio, dzięki za przypominajkę, ja zapominam o nim. Jeszcze tam krwawienie weszło przez tę całą serię ataków. O kurde, nie wyjdę z tego. Cholera. Buff się skończył. O Jezu, zapominam, że on ma takie to podwójne. Że po chwili to dopiero wybucha. No odmrożenie to jest akurat duża ciekawostka, nie? Że tutaj wchodzi. Na hita prawie, widzieliście to? Wow!
Dobra, mamy dziada, ale całą serię jeszcze przerolowałem na takim HP po prostu. Nice, ile będzie nagrody? 15 tysięcy. Pogrzebacz śmierci, to jest całkiem niezła broń. Przynajmniej kiedyś była, pamiętam, dużo osób mi to polecało, nawet testowałem to w serii, trochę tym się grało. To jest... chyba pod siłę, nie? W ogóle, to na końcu będzie. Zręczność... no, zręczność i siła w sumie, powoduje nagromadzenie mrozu. No, ale to było całkiem niezłe kiedyś. Nadal jest super? Okej. No ja nie grałem tym przez 2 lata prawie, tam 1,5 roku myślę. Więc tak... z ostrożności mówię, że może się tam trochę pozmieniało, bo wiele broni zawsze jakieś patchy dostaje, nerfy, buffy. Różnie to bywa. Hasło na multi, tak, to jest dusze. I do tej grupy naszej to też dusze caps lockiem pisane. A w domu gdzieś w piątek będzie można pobrać demo moda Dark Souls 3. Na razie nie. Na razie nie widziałem info. No trzeba śledzić tam twórców moda, wiesz, tego Archthrones. Milimetry były, no. I to są właśnie piękne emocje, nie? Za to kocham te gry. No to, kurde, takiej adrenaliny to na próżno szukać w wielu produkcjach. I mimo wszystko, no trzeba jednak zachowywać ten spokój i... no jeżeli wpadniecie w panikę, no to już nic z was nie będzie w tych grach. Spróbujmy z tym psiakiem może. Wiecie, to, że trzeba, nie znaczy, że mi się to zawsze udaje, niestety. Aczkolwiek kiedyś miałem z tym dużo większe problemy. Aby totalnie bez emocji i w spokoju walczyć z przeciwnikami, zwłaszcza jak macie mało HP, się ta chciwość zawsze odpalała. Oho. Oho. Mam wrażenie, że zmniejszyliśmy zasięg zaklęć i pyłów wojny. Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że ten ptak śmierci był teraz też dość trudny, tak jak kiedyś był generalnie. Never mind that. I must focus on my journey. For which I have you to thank. I must stay strong. Dobra, ona się będzie powtarzała, nie? I must stay strong. Adrenalina w Soulsach, w grach Ubisoft to jest adrenalina. Wciśnij A, aby wykonać likwidację. Press F to pay respect. No ale też z drugiej strony wiadomo, nie w każdej z tych gier jakby chodzi o to samo, nie? W niektórych to tam bardziej mimo wszystko ta kwestia przekazania historii, choć można by mieć taki system walki soulsowy, a jednocześnie też na historię fajnie postawić i żeby to było tak nawet wprost podawane. Dlatego też mocny, znaczy generalnie ten system walki soulsowy jest jednym w ogóle z najlepszych, jakim można sobie na razie wyobrazić, jakby tak porównywać różne gry. Dlatego też no, mnóstwo gier stara się adaptować to i w swoich grach również uwzględniać podobne systemy walki z lepszym lub gorszym efektem. No przecież kto by pomyślał kiedykolwiek, że system walki, nie wiem, Demon's Souls, które w Demon's Souls zostało zapoczątkowane, no pojawi się w Star Warsach na przykład, tak? No to... No ja bym tak nigdy w życiu nie pomyślał, nie? Że takiego czegoś doczekamy, a tak było. I to nie tylko system walki, ale generalnie Souls-like'owa formuła, nie? Przecież... no też były takie punkty odpoczynku, które respiły wam wrogów na przykład. Co, trochę dziwne było może jak na Star Warsy, no ale tak było. Tutaj bym chciał teraz zeskoczyć. No może nie dosłownie. Ale tam mamy wieżyczkę do sprawdzenia. Zatruło mnie, nie? Świństwo, niestety. Jest pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Swoją drogą, co będzie pierwsze, Dark Souls 4 czy Elden Ring 2? Wiesz co? No, logika mówi, że na pewno ten Elden Ring 2 musi być.
że to jest za duża marka, żeby oni z tym już nic więcej nie zrobili. Aczkolwiek doświadczenie i historia pokazują, że z From Software nigdy nie wiadomo, bo oni podejmują totalnie nieracjonalne decyzje często, a i tak na tym dobrze wychodzą, bo po prostu te ich gry, no, same się bronią, nie? Ale no, marketing Elden Ring to był totalnie z dupy moim zdaniem, no przecież oni za szybko grę w ogóle zapowiedzieli, potem przez mega długo nic nie było, wielu ludzi już o tej grze zapominało, gra już bywała wyśmiewana, była memem wręcz, że to nigdy nie wyjdzie, że to nie istnieje, że to jest symulacja i tak dalej. No wyszło i jest cała trylogia Dark Soulsów, nie? Zniszczona pod kątem sprzedażowym, powiedzmy, tak? No przecież Elden Ring jest gigantycznym sukcesem, więc logika podpowiada, że Elden Ring 2, no musi wyjść po prostu, że to już jest taki IP-s, że no, jak wyjdzie takie coś, to będzie taki hype, że podejrzewam, że ta gra no, sprzeda się jeszcze lepiej nawet niż pierwszy Elden. Ale bym się wcale nie zdziwił, jakby oni coś totalnie nowego, nie, odpalili. To jest wiadomo, gdybanie i tutaj no, możemy tylko gdybać, no bo logika w przypadku From Software, mówię, nie ma często zastosowania, oni lubią zaskakiwać. Też jestem bardzo ciekaw, jak to tam na przykład z takim Bloodborne'em, nie, jest. Dlaczego akurat tutaj chyba Sony nie chce nic więcej. No bo oni mają prawa do tego, więc teoretycznie, jakby nie wiem, From Software nie chciał, to ktoś inny mógłby nawet, ale myślę, że From Software chciałby. Tak Miyazaki dało do zrozumienia, że no w sumie bardzo chętnie, ale to nie od nas zależy. Tak przynajmniej ja interpretowałem te różne kwestie, które się pojawiały w wywiadach na przestrzeni lat. Bluepoint może dostać jak Demon's Souls, no byłoby to super. Ale czy dostanie? To byłoby piękne, nie? Jezu, no ale Bloodborne, który by wyglądał jak Demon's Souls Remake na takim poziomie optymalizacji, wizualnym, dźwiękowym. O Jezu, to byłaby poezja. Tylko błagam, niech oni soundtracków nie zmieniają. Bo w Demon's Souls się też remasterowali, czy w zasadzie remake'owali soundtracki. I akurat myślę, że w Bloodborne one są takim arcydziełem, że tego nie powinni w ogóle już modyfikować, jakby kiedykolwiek miało to powstać, serio. Dobra, będzie leżał, nie? O, to jest zaskoczenie. Co jest? Nie dało się go obalić totalnie. Jakiś świr. 1600. No, oni to bardziej, no, remake'owi są, czy remasterowi. Więc ja myślę, że Bloodborne'a to by udźwignęli, bo z Demon's Souls'em moim zdaniem było dobrze, też tam słuchali gracze, początkowe gry pokazywali to. No widać było, że trochę się to gryzło z oryginałem. Były tam na przykład za bardzo kolorowe te lokacje i trochę to wyglądało jak jakiś taki, wiecie, projekt takiego hero fantasy, coś takiego, takie cukierkowe to było, a jednak po feedbacku ludzi dość dużej dezaprobacie tego, jak tam to początkowo pokazali, no to jednak gra została mocno zmodyfikowana pod kątem wizualnym, właśnie pod kątem tego, żeby jednak było to wszystko dużo bardziej mroczne. Tak jak no, oryginał. I dobrze. Jezu, tu ludzi poginęło, ja? No jest takie nieprzyjemne miejsce, no ale kurde, bez przesady chyba. Siemano Arek, dzień dobry, witam na streamie. Przepraszam, jak coś przeoczyłem, słuchajcie, dzisiaj na live'ie. Ale kurde, dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje.
Dobra, dowierzę. Już trzeci wasalny rycerz na naszej drodze. A nie wiem, czemu wydawało mi się, że tutaj taki wysoki mag był do pokonania. No to... O innym miejscu myślałem. Chyba, że coś tu jeszcze będzie. Chyba nie. Nie będziemy zeskakiwać na drzewo, nie ma to za bardzo sensu. No dobra, w porządku. Mamy to załatwione. Kolejna miejscówka ogarnięta. To tak, Millicenta już nam poszła do... Znaczy pójdzie zaraz na płaskowyż Altus, więc nie ma sensu. Do mędrca Gauriego możemy podjechać sobie, bo on już teraz w końcu powrócił. Powinienem też trochę powiedzieć o Millicencie, po tym, że ona tam poszła. On doskonale o tym wie, że była w jego chacie. No i powiem wam, że kurczę, chyba zaraz naprawdę będziemy kierować się do Radana. Może tam jeszcze ze dwa miejsca zostały, do których podjedziemy sobie po drodze. Tam taka jaskinia była. Bardziej w centralnej części Kaelit. No bo tamtej północy to na razie nie będziemy robić tam, podobnie jak z tym łowcem dzwonków kulistych. Trochę odstajemy poziomem jeszcze. Mocą postaci. O kurde, jeszcze mi dojedzie. Blisko było, ale na szczęście nie. Kurde, on tylko 500 daje, to jest strasznie mało jak za takiego psiaka, nie? Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you knowledge. Cześć, Poppe. Pope. Kopa przeczyłem. W którym miejscu? Bo na razie kopa nie ogarniam. Tak, zamek Radana dzisiaj będzie jak najbardziej, no. Millicenta wpadła z wizytą. Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain. But faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Czy mi się wydaje, czy tylko jeden pies ma to plucie z glinizną? No, inne to raczej przechodzą do szarżowania, nie? A nie plują jak ten tutaj. Nie wiem, czy w sumie tylko ten, czy tam coś może na szczytach olbrzymów, coś tam też takiego się dzieje. Ciężko, kurde, stwierdzić. Dobra, słuchajcie, mamy teraz jeszcze... mamy jeszcze tutaj z północy... O kurde! Bo tu są jeszcze te lokacje, czyli tak, tutaj jedno, tutaj drugie. Kalem Ruins ogarnięte, Celia, kryształowe tunele Celi ogarnięte. Ogarnięte, ogarnięte. Drzewko załatwione. Tu wiadomo, że musimy pójść później. Tu są te, tu jest smocza lokacja. Tu to. Fort Farod. Też możemy odwiedzić, bo ja przez to przelatywałem, pamiętacie? Żeby zdobyć ten pieczęć. Po prostu. Więc tam też można by było podjechać. I tak naprawdę to będą, moi drodzy, wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy do zrobienia w Kaelit. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Tutaj. Katakumby jeszcze są. I to jest wszystko. W katakumbach koopa zrobimy. Bo to bardzo powtarzalne. I potem lecimy tu i mamy koniec. Do Radana. Więc... Słuchajcie, no myślę, że spokojnie w godzinę zdążymy to dzisiaj zrobić. Bo live do 21 około będzie dzisiaj, no. Kurde, no trzeba to zrobić. Przejedźmy może z Fortu Farod najpierw tam w stronę Smoczych Kurhanów. Wieczne więzienie jako jedyny na Smoczych Kurhanach jest poziomem pod dole Kaelit. A, czyli że nie jest jakieś tam super złe. W sumie, to może najpierw jeszcze przejdziemy sobie tutaj.
aby po prostu zobaczyć co i jak w tym forcie. Wow. Dobra, są mocne stwory tutaj. Bardzo mocne. A, mogą być wilczki, zamieszanie zawsze zrobią. Siemka Piotr, dzień dobry. O kurde. No, nie wiem czy te smocze kurkany to jest dobry pomysł, patrząc na to, jak ciężko się walczy z nietoperzami, nie? W tej części Kaelid. Nie no, Altus jest znacznie łatwiejszy. Bez porównania w ogóle. Tu nie ma... Nie ma porównania w ogóle. Kurde, nie trafiłem. Oj. Wow! Jeszcze się prawie wyłożyłem. Na ostatniej. Znaczy ostatniej w, na tym piętrze. Bo rzecz jasna tego będzie znacznie więcej jeszcze dalej. Dzisiaj bardziej do 21, wiecie? Bo jutro o 6 wstaję, jeszcze trochę trzeba ogarnąć. A Miśka w Kaeli zrobiłeś, bo on robi fajną inkantację. Nie, jeszcze nie. Ale możesz mi przypomnieć później, to tam podejdziemy. To wiesz, jak, nie. Nawet bez emotki mógłbyś to dać. Ja wiem, że to nie będzie należało do najprzyjemniejszych rzeczy, niestety. Dobra. W sumie nie zaszkodzi. Trochę zwiększyć przeżywalności sobie. O! Z tymi jest zaskakująco dobrze. Na dwa podwójne ataki całkiem spoko opcja. Akceptowalnie. Kurde, zabił mi wilka. Już tylko z jednym jesteśmy. Jeszcze na dole szczury na mnie czekają. No ale tak w sumie to niczego specjalnego tutaj nie mamy już chyba, więc ten powrót był taki trochę bezcelowy. A przynajmniej trochę run wleciało. Bo nie było to najprostsze miejsce. Nawet runy na 9 poziomie przecież dropiły. Więc jeszcze się z ekwipunku, znaczy z inwentory swojego obłowie. O kurde. Ale się pięknie ustawili. Ja się kurde musiał jeszcze zablokować na sam koniec. Najgolniki żołnierza Radana. Nie będą porównywalne, nie? O, jeszcze we wszystkim słabsze, dobra. No po prostu lżejsze są, no ale to nie jest coś co... Jakoś mnie tam cieszy. I tutaj zaskoczyłem za blisko. Fajnie runy lecą, no to prawda. Mega dużo mam na 9 poziomie tych run, więc myślę, że spokojnie do 100 tysięcy nawet dobijemy. Idź już bić tego Radana. Zaraz, zaraz, serio, na pewno dzisiaj go zrobimy. Jak tam... go ubijemy, to tak jak mówię na początku, znaczy tak jak mówię na początku streama, nawet jeżeli byśmy mieli nie zrobić tych wszystkich miejscówek w Kaelid dzisiaj, bo byśmy mieli, no nie wiem, no nie zdążymy po prostu, no to na pewno tak zrobimy, że Radan będzie na koniec, nie? Jako zwieńczenie tego streama. I tam sobie koopa też strzelimy. To będzie fabularny koop. Dobra. Radan to były
mega emocje na wyzwaniu Zero Śmierci w Eldenie. Gdzie no on jednak... Można o nim mówić dużo. Choć co do Radana też jest dużo mitów. Bo on wcale jakoś zauważalnie mocniejszy już nie był na tej wczesnej wersji Eldena w porównaniu do tej, którą mamy teraz. Widziałem taki materiał na ten temat, to tam wcale nie ma jakichś ogromnych różnic, naprawdę to są małe wartości, jakie tam zostały zmienione, bo faktem był patch, który mocno osłabił Radana, tam zwłaszcza jego kilka ataków, ale to zostało w dużym stopniu po prostu cofnięte, nie? Może no hit w Eldenie? Szczerze, jakbym miał próbować, to raczej w Eldenie bym w ogóle robił niż czymś innym. Chyba najbardziej do ogarnięcia by to było, mimo. Chociaż z drugiej strony to ten start w Eldenie to jest ciężka sprawa, nie? Z tym bieganiem po te wszystkie butelki i tak dalej. Trochę mozolne by to było. Dobra, zużyjmy sobie wszystko, co tu jest. No i w Eldenie tymczasem Radagon. Tak. Dobra, rozwój. Ten mistycyzm miałem trochę dolevelować. No to i tak mi różnicy nie zrobi. Dobra. Niech tak będzie, dużo nie brakuje. Więc tak, to możemy sobie zaliczyć już, w sensie uznać za zaliczone. Podjedźmy do punktu łaski kolejnego, który jest tutaj pod nami. Mogę odkryć nawet te katakumby przy złotym drzewie. Ale nie będziemy chyba teraz tego czyścić, wiecie? Bo tutaj to będzie absurdalny poziom. Tam jest chyba niedźwiedź w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, w tej lokacji. Chodźmy najpierw do tego punktu łaski. Chyba jest na dole, nie? Kurde, mam nadzieję, że jest na dole. Jest. Tutaj najgorszy obraz do zdobycia jest, w sensie sama droga do niego. Aha, to są te korzenie. I tutaj była ta jaskinia, nie? Na końcu z prawej strony. Chyba nawet dobrze to zaznaczyłem, tak na czuja. Na czarnego gargulca. Wiesz co, wczoraj próbowaliśmy. Dość długo się utrzymywałem, o dziwo, ale nawet połowy życia mu nie zjechałem jeszcze. Mega powoli to szło. Dobra, czyli ta pieczara będzie do ogarnięcia jako miejscowa. Na razie stąd wychodzimy. No to będzie tak naprawdę jedno z trzech miejsc, do których będę musiał powrócić później jeszcze, po Radanie. Może nawet po płaskowyżu Altus, szczerze mówiąc. A tak na razie, to tu jest całkiem spoko to wszystko ogarnięte. Nie możemy z... No właśnie, skąd dojechać teraz do tego miejsca? Nie wiem, czy przypadkiem jest stąd nawet. Czy stąd nie byłoby najlepiej? Kto z grupy umarł na Halley Tree? Przyznawać się. Ja nie! Kiedy no death, Armored Core? Nie, Armored Core nie będę przechodził po raz kolejny, to... Ciekawe jako doświadczenie, ale... No nie jest to na pewno coś, co bym kolejny raz przechodził, nie? W sensie... To nie jaram się aż na tyle mechami, żeby ponownie do tego podchodzić. Gra przyjemna, warto myślę zagrać, jeżeli jakby no... Lubicie dynamiczną rozgrywkę. Ale raczej to nie jest coś, co bym katował i przechodził po x razy.
Fajnie, że to niezależnie od Soulsów tam sobie powstawało i w końcu się fani tego tytułu doczekali. Pewnie wielu fanów Armored Core ma coś takiego, że jeżeli na przykład nie lubią Soulsów, to uważają, że te Soulsy mi jakoś tam może ukradły na przykład tego Armored Core'a, że przez to, że Soulsy powstają i tak się przyjęły, no to Armored Core było zapchnięte na dalszy plan, na bardzo długi czas. No i tak w rzeczywistości było, ale no, no cóż zrobić, no, liczba fanów jednak no, była tutaj, no, wiadomo, decydująca, no, to jest firma, nie? Ale nie obchodzi mnie to, nie? Że nie zrobiłem wszystkiego w Armored Core, serio, to trudno, nie mam ambicji, żeby tam robić wszystko w tej grze. Tak samo jak Nier Automata. Bardzo dobra gra, ale przeszedłem ją. Nie przeszedłem, nie zrobiłem wszystkich zakończeń w niej. Nie przeszedłem jej x razy, jak tam trzeba, żeby poznać całą fabułę. Przeszliśmy ją raz, tak jak normalnie grę. No jeżeli na jednym playthrough wszystkiego no, nie zobaczyliśmy, to po prostu trudno, nie? Kiedyś może do tego by się udało. Skończyłem Niera. To, że on po prostu na jednym playthrough nie przedstawia całej fabuły, no to już jest problem gry, nie? No sorry, no, nie będę kilka razy gry przechodził. Jak, chyba, że na kolejnych playthrough wszystkie misje, cały wątek, wszystko jest od nowa zrobione, no. To okej, ale tak chyba nie jest. Ale swoją drogą, Nier Automata, mega ciekawa rzecz. Pierwszy raz takie coś widziałem, że można w grze u NPC kupować sobie trofea. To jest w ogóle mega ciekawe. Czy nie przeszedłeś de facto? Nie no, przeszedłem, tylko że nie przeszedłem tak, żeby zobaczyć wszystkie zakończenia. Przechodzisz grę, no, jak masz ending, nie? To jest koniec. To, że potem coś się zmienia w świecie na przykład i masz jeszcze potem kolejny ending, albo czegoś trochę więcej się dowiesz, no to to są inne zakończenia gry, no, tak na kolejnym playthroughie, nie? Ale no... Ciężko powiedzieć, że po zobaczeniu napisów końcowych i endingu, to ktoś nie przeszedł gry. To jest dość specyficzne w ogóle podejście. No ale tak niestety zrobili. Ta jaskinia jest teraz tutaj dość porąbana, bo tam trzeba po korzeniach zeskoczyć. I to jest gdzieś tutaj? Tam jest... Nie, to nie jest gdzieś tutaj. O, 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 o. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem po drugiej stronie. Bardziej. No stąd na pewno nie przejdziemy. O kurde! Wielkie dzięki Medzet... przepraszam, Medzetli na zimnego broestusa. Dzięki wielkie za 25 zł donata. Medzetli. Jezu, Medzestli. Dzięki wielkie, Medzestli. No, po takim stusie to ciężko byłoby ten nick przeczytać. Medzestli. Nauczyłem się, w końcu. Skoczmy. No, ja nie jestem fanem generalnie takiego konceptu, jaki tam akurat twórcy Niera obrali, żeby jakby przechodzić grę kilka razy, żeby poznać tej, jej fabułę, nie? No, dość egzotyczne podejście. No, tak sobie zrobili, no. No ja akurat to dość negatywnie odbieram. Co innego, że jakby nie musisz... Znaczy, co innego, że są inne endingi i na przykład jeżeli przejdziesz kolejny raz grę, to zobaczysz może trochę inny wątek, może trochę inne zakończenie, to jest normalna sprawa, no ale że
Jak przejdziesz raz grę i ktoś ci powie, ej, przeszedłeś grę, ale jej nie przeszedłeś, bo musisz ją przejść jeszcze 3 razy, żeby zrozumieć, o co w niej chodziło. Czy żeby zobaczyć historię, bo na razie to masz jakieś strzępki, no tak w sensie strzępki, no nawet nie strzępki, a po prostu urwaną historię, no to uważam, że to jest trochę, kurde, nonsens, nie? Ja pierdzielę, za bardzo czytałem czat. Niedobrze! Niedobrze! Ale to po prostu taki, że jestem posąg Mariki. O kurde! O kurde! A czemu ten posąg Mariki mi się tu aktywował? Halo? Czemu to tak? Ja pierdzielę, no to trzeba stąd przejechać. Czaty są zabójcze. No. Mega rzadko kreator, wiesz? Można skoczyć na arenę Radana w ten sposób. Tak, to wiem, no. Można tam... w ogóle skipa zrobić. W sumie, no, już... nawet w Dark Soulsach były takie tam różne patenty, nie? Może nie z posągiem Mariki, ale z tym, że spadając w pewnym miejscu można było robić skipa po prostu. Kurde, no ale akurat w tym przypadku to było dość niefortunne. Tę lokację poboczną zrobimy i chyba na Radana będę się kierował już. No, Nier Automata to jest mega dobra gra. Tam ubolewam, że nie było tej polskiej wersji językowej, jak to ogrywałem. Nie wiem, czy ona w ogóle jest do tej pory, czy tam nieoficjalna jakaś jest, kurde. Ale... dużo na tym na pewno gra traciła. Jak zawsze zresztą, kiedy nie ma polskiej wersji językowej. Ale akurat nie jestem fanem takiego podejścia, że jeżeli nie przejdziesz gry 3 razy, to jej nie przeszedłeś ani razu. Trochę tam 3 razy, no x razy, tak? No to jest trochę absurd imo, nie? Nie ma, nieoficjalna jest. A... szkoda, dużo szkoda. No ale fajnie, że chociaż coś tam, nie? Ludzie porobili. W ogóle to jest ciekawy case, nie? Że tak często z tych, w przypadku tych azjatyckich RPGów i generalnie gier, że tej polskiej wersji językowej to rzadko kiedy możemy uświadczyć. I trochę to po macoszemu jest zawsze traktowany, nasz rynek dość spory, jakby nie było, bo wiele innych firm jednak ma inne zdanie niż... akurat te azjatyckie studia, ale też a propos, no to mega ciekawe jest to, że w ogóle From Software robi jedne z najbardziej takich zachodnich RPGów, można powiedzieć, nie? No przecież to, co jest w Eldenie, no to jest przepiękne, to widać delikatnie tam jakieś naleciałości te, powiedzmy azjatyckie, tak? W niektórych momentach, w niektórych animacjach na przykład. Jakichś katanach i tak dalej, ale no kurde, no nie oszukujmy się, że to jest bardziej zachodnie, generalnie no Soulsy, niż... o Boże, myślałem, że zdążę. Niż mnóstwo gier RPG, action RPG Souls-like'ów, które powstają przez zachodnie firmy, nie? Wspaniała lokacja. Niesamowita po prostu. To bym mógł sztylet ustawić sobie do skakania, nie?
jest jedna z najgorszych lokacji pobocznych w Kaelid i jest jedną z najbardziej w ogóle ukrytych. Czyli wszystko jest na swoim miejscu, bo przecież zgodnie z zasadami, jak coś jest poboczne, no to zazwyczaj jest trudniejsze. W grach From Software zwłaszcza. I to jest tradycja już taka. A jak coś jest poboczne i ukryte, to już jest w ogóle nienormalne, nie? Dobrze, że mam to ogniu oczyść mnie w tym miejscu. O Jezu, bez tego to ja bym tutaj nie przeżył. Ale chyba po raz pierwszy jak przechodziłem, to nie miałem tego i przedmiotami jednorazowymi się ratowałem. Znaczy na pewno tego nie miałem. Prawie jak mroźna brzeża? Nie no, aż tak złe to nie. Ale nie no. Znaczy, jeżeli chodzi o ideę, to tak, ale jeżeli chodzi o upierdliwość, to jednak na szczęście jest trochę mniej upierdliwe. No chociaż coś tu się dzieje. I są normalniejsze etapy jak tutaj. Cześć Lambert, dzień dobry. Całe Kaelid jest najgorsze. Myślę, że Kaelid ma bardzo dużą taką łatkę przez po prostu no to, że tu jest pełno tej szkarłatnej zgnilizny na przykład, nie? Ale są znacznie gorsze lokacje od Kaelid, moim zdaniem, w Eldenie, no. Kurde, no. Całe jezioro zgnilizny to jest koszmar. O, zaskoczył grzybiarz. To jest waszym zdaniem jeszcze taką paskudną lokacją w tej grze? Do przechodzenia. Niekoniecznie wizualnie. Myślę, że szczyty olbrzymów też są w niektórych etapach mega ciężkie. Fal, no też jest trudno tam, bardzo trudno. Aczkolwiek mega ciekawie i ładnie. Święte drzewo Mikaeli. Halo? O, dobra. Podniosłem to w końcu. Miejscówka z mrówkami. No jest ich kilka, ale chyba wiem, o której mówisz. Tam co jest pryszcz księcia śmierci znowu do podniesienia, nie? Kolejny, czy coś takiego podobnego. O Jezu, obym tylko nie zginął teraz. Dobra. Ten z głowy. No też jest w ogóle kreatywny boss, nie? Po prostu moba dali. Razy dwa i macie bossa. Gdzie na zewnątrz taki, z takimi trzema naraz walczyłem. Trochę rozczarowania jak na ukrytą lokację, ale mogli zawsze dać tutaj żelazne dziewice podwójne znowu na przykład, czy potrójne tym razem. Podobnie, no mogło być na jeszcze gorszym poziomie w sumie to. Ej, jaka to była nagroda? Mówisz, nagroda fajna. Akurat spojrzałem na czat, przeczytałem to i nie zauważyłem, co zdobyłem tutaj. Za to. Talizem z bonusem do run, dobra. Co ty, skarabeusz? Nie zapominaj buffować broni. Wiesz co, przypomniałem sobie w trakcie walki, ale stwierdziłem, że nie będę tego robić, bo akurat z tymi przeciwnikami to ta wiara tak chyba, no aż takiej różnicy by nie robiła, co? Skoro tak założyłem, że oni skoro się posługują czymś podobnym, też taką wiarą, no to raczej nie dawałoby to najlepszych efektów tutaj. Ale może to jest błędne założenie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj zrobione wszystko. Totalnie wszystko zrobiliśmy. Poza oczywiście tymi trzema rzeczami, które mam zaznaczone na to do, że tam musimy pospacerować i ogarnąć te tematy tam jeszcze, te lokacje. No, naturalnie jeszcze nam zostają
Te katakumby, które są na dolnie, na dole, wojenne katakumby, coś takiego, to tam wiadomo, że jak będzie temat Radana, to tam sobie podejdziemy. Mamy jeszcze punkt łaski? Aha, ale to chyba chodzi o ten w lokacji pobocznej. Pomniejsze złote drzewo mamy ogarnięte, tutaj mamy ten punkt łaski. Nie, no tak to jest wszystko, słuchajcie, serio, możemy lecieć na spokojnie. No tutaj jeszcze mamy te ruiny, nie? W sumie te katakumby. W nich mieliśmy koło strzelić, tam Radan będzie, ale to ja do nich podejdę, aktywuję sobie punkt łaski, zrobię na to do i pójdziemy do Radana, bo mówiliśmy, że Radana zrobimy teraz najpierw. Także słuchajcie, zaraz pociśniemy. Tylko skoczę na chwilę przerwy i zaraz do was wracam. Także zostańcie, bo zaraz będzie generał Radan, gwiezdna plaga. Oby się udało. A, jak ktoś chce koopa, to lećcie już do niego, bo będziemy się przywoływać tam na wspólną walkę.
Dobra, moi drodzy, już jestem, więc witam po przerwie. Lecimy w kierunku generała Radana w takim razie, tylko najpierw jeszcze tutaj po drodze odblokujemy sobie tę lokację poboczną. Może jeszcze nawet zawalczymy, kto wie. Może coś by się udało wydropić. To ma akurat moje nakrycie głowy, co oznacza, że pozostałe części jego ekwipunku również byłyby, no, po prostu najlepsze, nie? Nie powiedziałeś, gdzie znaki stawiać? Powiedziałem, że przed Radanem. W sensie, no, jak to na Radana, no, przy wejściu. Przed samą walką. Dość duża powierzchnia jest. No to jak będziemy bliżej, to pokażę po prostu najwyżej punkt, jak ktoś będzie miał jeszcze wątpliwości. No chyba, że po prostu nawet na samym początku zamku ogarniemy, nie? Koopa i się dostanie, przebijemy przez ten zamek nawet. Też nie widzę problemu, żeby tak zrobić. O Jezu, ptaszor. One tutaj widzę dość zawzięcie będą pilnowały ruin, które chcę sobie jeszcze aktywować. To będzie czwarte i ostatnie miejsce, do którego trzeba będzie wrócić. I co to było? Nie wiem, czy widziałem taką animację wcześniej. Wytrącenia z równowagi tego ptaszora. Był dźwięk sugerujący, że oczywiście on został wytrącony z równowagi, ale nie było opcji, żeby go przebić w żaden sposób. Siema, siemano poniat, cześć, dzień dobry, o kurde. Kanibalizm. O, brzydlistwo, co tu się dzieje w ogóle? O kurde, ten jak leci. No i po mnie. Z łbami zderzyły. To niezłe psy. O. Dobra, akurat z tego co zginął rzuciłem. O Jezu, chyba się uda. Udało się! Dźwięk wytrącając z równowagi, ale to pułapka. Ta, coś w tym jest. Kurde, ty. Latająca po kraku. Ej, to na dole będzie. Czy to nie jest przypadkiem to miejsce, o którym myślałem, że tutaj była najbardziej taka porąbana ścieżka? Nie, chyba co? Nie. To trochę inaczej wyglądało. A może? Kurde. Zejdź pokorzenia, co złego może się stać. Dobra, czyli już wiem, że nie tędy. Wszędzie da się dojść po ludzku, nie patrzę, mnie sobie trudniesz. Wiesz, na takich punktach może być coś do zdobycia, znaczy bardzo często jest. Stąd ludzka ciekawość. A w Eldenie, jako że masz tysiące znajdziek, to nie sposób wszystko spamiętać, nie? Zwłaszcza po roku przerwy. No. Ten nas prowadzi do tych ruin, do których właśnie zmierzam. Można byłoby zejść po tych korzeniach tutaj jak najbardziej. Nie byłoby to nieosiągalne. O Jezu, znowu w dwie ręce mi wziął tę niewłaściwą kosę, nie? Nie czaję, czemu takie coś się dzieje. Znowu. Pseudo wytrącenie z równowagi. W sensie wytrącamy na chwilę teoretycznie, bo widać, że balansuje na tej jednej nodze, ale nie możemy ataku krytycznego żadnego przeprowadzić.
Także to jest serio bardzo rzadka sytuacja, nie? No, w sumie z głowy bym nie powiedział, jaki inny przeciwnik miał coś takiego podobnego. Że go teoretycznie wytrącacie, ale nie macie tej opcji skorzystania z nagrody, powiedzmy, że wam się to udało dokonać. Tu na szczęście są króciutkie ruiny. Wiesz co, to nawet nie jest problem, bo w sensie, ja tak jak mówiłem przed chwilą, tutaj będę i tak wracał, nie? Do tych katakumb, więc to sobie zaznaczam po prostu. I tak jedziemy do zamku już na festiwal. Do Radana. No. Mamy 25 minut do 21, więc na luzie mam nadzieję, że... Znaczy, na luzie powinniśmy dać radę z tym Radanem. Nawet czyszcząc ten zamek. Jeszcze oczywiście przed zamkiem są te tereny, które teraz będziemy musieli ogarnąć, ale i tak powinniśmy dać radę. Nie ma dropa? Nie ma. To są ci żołnierze Radana, którzy no walczą z tymi stworami. Ta walka to taka sztuka dla sztuki, no tu się nic totalnie nie dzieje, praktycznie nic z tego nie wynika. Oni się biją po 15 HP na przykład, czy 20. Więc trochę trzeba poczekać, żeby na przykład sami się powybijali. Więc naprawdę szkoda czasu na coś takiego. Bardziej co oni robią, to wytrącają się z równowagi. To mam wrażenie, że robią serio w normalnym stopniu. Ale dobrze, poszło. Ten z trąbką w jednej ręce walczy. Żeby to rzucił, kurde, nie? Mnie normalnie się na walce samej skupił, ale nie. Z trąbką będzie gość biegał. Widzicie? Wytrącę z równowagi, to wytrącają. Dają sobie naprawdę dobrze radę ci żołnierze. Mimo tego, że obrażeń praktycznie nie robią. A akurat te dwuręczne miecze to całkiem nieźle sobie radzą z wytrącaniem tych bestii z równowagi. No ale mówię, no nic z tego nie wynika tak naprawdę. Poza tym, że czasami nam pomogą w walce tym wytrąceniem. No ale jakby oni mieli sami walczyć, to i tak by walczyli do rana. Siema Bypasser, dzień dobry. Witam serdecznie. O, znowu, a propos. Nice. Czy to wszyscy? Tak wygląda. No tam jest jeszcze grupka psiaków. Nie wiem, czy to są psy, które czegoś pilnują. Nie, nie, nie. No, tylko wyżerają to ciało. Mhm. Niegasnący motyl. No ale niezłe fortyfikacje tutaj są, nie? I pobojowisko straszne. Widać też, że odnosili sukcesy jakieś, bo kilka tych psów zostało tutaj rozwalonych, nabitych na pale i spalonych. O, dzień dobry. Nie no, błagam, nie zaskakuj mi tylko. Dobrze. Wyszczerbione ostrze. Co to było? Konflikt gwiezdnej plagi. Radan sam chroni Selję i stoi z podniesionym czołem, by roztrzaskać gwiazdę. Czad. Siemanko Tolok, dzień dobry. Się chyba akurat nie witaliśmy dzisiaj. Ej! Ja już wchodziłem tutaj. Nieładnie tak tłuc, kurde, na drabinie gościa. O, jest mnie ta mikstura. Siemka, Chmek? Kurde, nie wiem jak twój nick czytać, powiedz mi proszę. Doktor Strzemek, słuchaj, do 21 akurat dzisiaj. Ale jutro się znowu widzimy, także zapraszam. A jak coś, to dzisiaj będzie oczywiście stream dostępny jako archiwum normalnie na kanale. Także zachęcam sobie do sprawdzenia, co tam się dzisiaj działo. No, teraz zmierzamy na Radana i to taki ma być trochę, nie ukrywam, finał tego streama. Już przedostatniego posiadacza odłamka pokonamy, więc to będzie naprawdę spora różnica w naszej rozgrywce. No i jeszcze oczywiście sędzia Rykard zostaje.
ale on też tam padnie, myślę, w zasadzie w ciągu max trzech streamów. Mówię trzech streamów trochę z ostrożności, no bo jednak, jakby nie patrzeć, to czyszczę najpierw dokładnie lokację, dopiero potem lecę na tego przetacza odłamka, w związku z czym trochę na Płasku Wyżu na pewno jeszcze spędzimy, do tego jeszcze tam wulkański dwór dochodzi, więc no tam myślę, że akurat do Rajkarda to te trzy streamy to spokojnie zejdą. Rajkarda po questie nawet, no myślę, że tak, że kto wie, czy tam czegoś nie będzie, nie? W związku z tym z Lady Tanith. I chciałbym doprowadzić do tego, żeby ona pożerała po prostu jego cielsko, dlatego tam się nie będę inaczej ładował, nie będę jej też zabijał na przykład z tego powodu, tylko po prostu pozwolę, żeby ten quest dotarł do końca. Moi drodzy, jak ktoś ogląda streama na YouTubie, to byłbym mega wdzięczny, jakbyście mogli zostawić kciuka w górę. Mamy 150 lajków, jest prawie 200 osób na żywo, więc może tych 200 udałoby się dobić. Jak ktoś jeszcze nie zostawił lajka, to naprawdę wielkie, wielkie dzięki, jak go zostawicie. Pomożecie mi w ten sposób oczywiście rozwijać kanał, może uda się dotrzeć do kogoś nowego. A jeśli ktoś nowy jest na streamie, no to zachęcam do zostawienia suba, żeby być na bieżąco nie tylko ze streamami. Jutro też się widzimy oczywiście, ale i z filmami. Niedługo będzie ogrywany Dark Souls 2 na wersji 1.0, tej premierowej, czyli wersji sprzed 10 lat, można powiedzieć. Wygląda, jakbyśmy tam mogli zeskoczyć niżej, ale chyba bym zginął. No, ta na pewno nie ma wyjścia stamtąd, więc nie ma sensu próbować. Widzę, że tutaj ludzie chyba takie coś kombinowali. Dzięki bardzo. Pokażę wam, jakie było to legendarne Dark Souls 2, o którym wiele razy mówiłem w przeciągu tych 10 lat. Naprawdę mnóstwo razy pewnie o tym gadałem. Zwłaszcza Grzesznica, która była totalnie zepsutym bossem. I to jest ciekawe, bo to Dark Souls 2 było w wielu miejscach po prostu najtrudniejszym Dark Soulsem na tej wersji 1.0. Serio, to była mega trudna gra. Ale w wielu miejscach dawała wam możliwość takiego po prostu eksploitowania tej gry. Takie tam potężne były na przykład błyskawice, jako wiara, jako cuda, że to się w głowie nie mieści. No i niektóre zaklęcia też były turbo przesadzone, nie? Ej, właśnie, w sumie mogę zobaczyć, nie? Mogę pokazać, Zielux. W sumie tak, zapomniałem totalnie o tym, że może by jakieś śmieszne glitche też zobaczyć w tej wersji. No i mówię, to jest o tyle ciekawe, że jeżeli na przykład nie gracie, znaczy nie macie Dark Souls 2 na PS3 albo Xboxie 360, to tak naprawdę nie macie możliwości, żeby zagrać na tej wersji, bo na PC gra wyszła już miesiąc później. No i to już była dużo wyższa wersja, jakby domyślnie na PC-tach, nie? Kurde, kto ci przyzwał jako pomocnika, nie da się teleportować. Przypał. O nie! Przypał byłby, bo ja teraz prawie zeskoczyłem tutaj. Kamień Kowalski zostałby pominięty. Ja miałem, ale sprzedałem. Ajaj, no ja właśnie nie sprzedaję gier, bo potem zawsze jest takie, aj kurde, zagrałbym w to i potem trzeba szukać kogoś, odkupować, odkupić od kogoś, a to też często nie wiadomo w jakim stanie to jest, no chyba, że poświęcicie czas, pojedziecie z kimś się spotkać i wiecie, face to face zobaczyć grę, to wiadomo. Aha, o Jezu, my tu musimy jeszcze do portalu iść, nie? Chyba, że... Zaraz, czy w tym zamku też była jakaś alternatywna ścieżka? Była chyba, nie? Ej, ale nie. Nie, na pewno nie. Nie tutaj, tam chyba teleporter jednak musi być grany. A, z prawej strony można wjechać. Aha, czyli dobrze kojarzyłem, kurde. Czyli jak w Forcie Gale. Dobra. Jest, git. Dzięki. Dosłownie jak w Forcie Gale.
Ja ogólnie uważam, że Scholar jest dużo gorszy niż Dark Souls 2 Vanilla. Ma bardziej absurdalne rozmieszczenie przeciwników. Między innymi. No, wiecie, wygląda lepiej, tak? Tam zostało to podkręcone. Mamy też koopa do 6 graczy, bodajże, z tego co pamiętam. Ale rozmieszczenie znajdziek i przeciwników, zwłaszcza, uważam, że jest dużo bardziej sensowne na Vanilli Dark Soulsowej. Na Scholarze przegieli z liczbą przeciwników i po prostu niektórzy no, nie mają sensu, nie? W niektórych lokacjach. Totalnie. I generalnie to jest jakby... o dziwo. Nie jakiś mój dziwny wymysł, ale nawet myślę, że spokojnie patrząc po głosach w społeczności, jak jakieś takie materiały oglądałem o Dark Souls 2, bardzo powszechny pogląd. To jest szokujące, że Scholar, który miał poprawić pewne rzeczy, no, tymi zmianami trochę sknocił sprawy. Potworów nasrali i to psuje grę, no. Teraz jak grałem na Vanilli Dark Soulsa, po wielu, wielu latach, ja tak mówię, kurde, jak to jest mało wrogów, nie? Ale z drugiej strony, Jezu, jaki to ma sens, nie? Naprawdę. Oj. Niektóre rzeczy zrobili lepiej, niektóre gorzej. No, mówię, no lepiej jest ta właśnie kwestia koopa, ale ile razy w życiu grałem w koopie w 6 osób w Dark Souls 2? No i graficznie trochę lepiej to wygląda, tam może też trochę stabilniej to działa po prostu. No i duży plus jest taki, że Scholar to od razu wszystkie dodatki ma, nie? Kurde, komar. Dam radę tu wjechać? Wjechać nie dam rady może, ale dam radę rozwalić gościa jakiegoś. Nie no, akurat złapałem go i musiałem dyskretnie wytrzeć. Zwłoki komara. Oooo. Przytom potężny wróg. No otoczka tu jest naprawdę niesamowita. Fabularnie nawet, nie? To Radan jest turbo kozakiem po prostu. Ej, tak szczerze, to ja w ogóle użyję Remedium. Jak gdzieś zobaczę jakiś znak, to po prostu będę już przywoływał. Bo możemy również i tutaj nawet sobie koopa już ogarnąć. Bo w tym zamku też chwilę eksploracji... na eksploracji czasu spędzimy w ogóle... Jeszcze nie chcę schodzić, nie, że na tych murach jeszcze bym został. Bo z drugiej strony możemy podejść. No. Genialny jest ten zamek. No dobra, to nie było przejścia, cholera. To chyba będzie droga do tego gościa, którego zabiłem, nie? Przez drzwi, tak jest. Sobie otwórzmy je od razu. Więźniowie. Uzbrojeni. Jak w Latri normalnie. A tutaj coś jeszcze było? Dlaczego zawsze musi być nieszczęście? Masz już wszystkie platyny zrobione w grach od From Software? Sąsiado, dobrze czytam twój nick? Tak, jak najbardziej. Już wszystko pykło. Ja powiem więcej, nawet mam takie plany, żeby porobić platyny w różnych jeszcze innych wersjach gier From Software. Na przykład
Demon's Souls ma osobne zestawy platyn w wersji amerykańskiej, północnoamerykańskiej, australijskiej i Oceanii, azjatyckiej, japońskiej i wersji europejskiej ogólnie naszej, nie? I mam w tej europejskiej na przykład platynę na PS3, ale mam jeszcze wersję japońską, azjatycką, więc mógłbym 4 platyny mieć z Demon's Souls, tylko 4 razy trzeba od nowa to robić, nie? Jakby... W Armored Core nie, nie mam platyny. Ach, chaos. Nie wiadomo, czy nie będzie chwała, a potem drzwi może spróbuj tego. No to z innej strony. Chodźmy najpierw do punktu łaski może. Panie, to wszystko jeszcze w tym roku. Wiesz co, na... Jeżeli chodzi o platynę w Demon's Souls, tej drugiej wersji, to myślę, że w tym roku się podejmę tego, ale jeżeli chodzi o inne, to nie wiem, bo na razie nawet ich nie kupiłem. Jeszcze. Który mam level? 79. O, 82 już nawet, ładnie. Trochę to poszło do przodu. Słuchajcie, jak ktoś mam Remedium, nie? Nie wiem, czy tu jest co-op dostępny w tej lokacji. Chyba to jest, no kurde, czy miałby nie być. Więc jakby ktoś miał ochotę, to możecie postawić gdzieś tutaj w okolicy znak. Jak się natknę, to od razu przywołam. Najlepsze no-hity z Dark Souls 2 to są All Bosses. O Jezu, to jest piękne. Bo All Bosses z Dark Souls 2 no hit to jest mega duży poziom trudności. Oni też mają friendly fire na sobie. Ciekawe. Bo sobie naprawdę jeszcze dużo obrażenia zadają. Kurde, nie zdążyłem przez ten ekran, którego nie mogłem przeklikać. Ja pierniczę. Dobra, zobaczmy. Miro, czy tu są jakieś znaki? No widzisz, kto się guzrze? No nie ma żadnego znaku od was. No dobra, możemy iść na Radana, no. Zamek sobie później jeszcze zrobimy. Ustawię, żeby to zrobić. Chodźmy do tego Radana, bo nie zdążymy dzisiaj. Serio, mało czasu już zostało. Uprzejmy ukłon. Dziękuję. No, trochę rzeczy można byłoby teraz ogarnąć, ale... No fakt, tam trzy przejścia chyba są zamknięte na razie jeszcze. Dobra. Tutaj masz ten miecz, czy po festiwalu to chciałeś do DLC? O, dobra, dzięki Miro, że ty pamiętałeś o tym. No kurde, trzeba będzie go zdobyć. Koniecznie. Czy to wróg? Ja jestem gotowy. Po tym, moi drodzy, kończymy. Ale to będzie piękne, nie? Tak, chodzi o Mistrz Ruin, no. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Ah.
Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, zawsze tak, but now. The revels begin. The celebration of war. The Radahn Festival. You will find the field. Prawie spadłeś z tego, chłopie. W Lordsach byłbyś za Aleksandrem już. General Radahn is there. Sorry, nie mogłem sobie tego odpuścić. You will find the general were divested and howling. No, ja już mam aktywny. Proszę, skakanie. No, świetny pomysł. Ja już mam aktywne te do widzenia koopa. Kurde. Niedobrze. Nie dość, że boleć, to boli cały dzień, to jeszcze zaraz zaczął drapać gardło, obym nie zaczął kaszleć tylko. To byłoby najgorsze do nagrywania. Taki są pewnie koło portalu, no. Mam nadzieję, że nie na bosie. No, znaki zostawisz, no... No tam, gdzie uznacie, nie? Że po prostu zobaczę je jako pierwsze, bo... Pierwsze znaki po prostu będę aktywował, no jak najdalej można po prostu najlepiej postawić, tak, taka rada. Jak najdalej od bossa. Przyzywałem Patchesa w pierwszej serii, on od razu ucieka, nie? Znaczy od razu. 3 sekundy i spierdziela. Prawdopodobnie drzwi. Na dole będą znaki, nie? Na bosie też będą tylko nie gracze. O, NPC. Dzięki Mateusz, no trzeba będzie zaaplikować. Ktoś też zero kalorii cookie. Proszę, tu już jest pierwszy śmiałek. Zobaczmy, kto będzie kolejnym. Ej, reszta zniknęła, zostało to. Nie mogę przywołać, mogę. Galandriela. Zobaczymy, czy się uda przywołać, bo to jeszcze mogą być błędy. Jeżeli akurat wam się nie uda, słuchajcie, no to nic straconego. Jutro będziemy cisnąć w koopie tutaj, na zamku. To będzie jutro. Następnie przejdziemy do katakumb. No i generalnie będziemy lecieć tak, że tego nocnego możemy nawet spróbować. Boską wieżę to na koniec, albo nawet jeszcze później. Pieczarę ogarniemy. No i te katakumby jeszcze, które są tutaj... na północy. O, nie udało się przyzwać sojusznika. No to... Nie wiem, którego tylko. Na razie widzę tylko jeden znak, więc... Sekiro. O kurde. Zobaczmy. Z koopem będziesz robił demo słabo. No... Słuchaj, Chris. Ja już, tak jak mówiłem wiele razy, nie muszę udowadniać, że Radahna zabije. No bo ja go robiłem w serii, gdzie przechodziłem całego Eldena bez śmierci. Ja go robiłem solo w pierwszej serii. Ja go robiłem na czarodzieju. W serii bez śmierci to go wiele razy robiłem, okej? Okay? Bez śmierci. Solo. I tę serię trochę wykorzystujemy do koopa takiego też, do wspólnego pogrania. No skoro jesteśmy na streamach, to sobie pogramy razem. No zresztą ten boss jest zaprojektowany też pod wspólną walkę. O dziwo. To nie jest częste, jak na Soulsy. Tutaj nie unikamy tego koopa. Sami o niego też nawet pytaliście i sami, jak widać, jesteście bardzo chętni do tej gry. Więc Radahn akurat jest na koopie. I w sumie on jest jedynym posiadaczem odłamka, który będzie w koopie rozgrywany. Reszta była solo. Skamowany zawsze to samo. Nazwa się nie przyzwie. Ej, no ja cię przyzywałem, ale wyskoczył błąd. A potem twojego znaku nie było, Miro.
Tak to jest, jak stawiacie znak, a potem go kasujecie. No nie można tak robić, słuchajcie. Naprawdę nie można. Dobra, wbijamy z Jackiem i z Sekiro. To będzie, słuchajcie, dopiero niezły skład. Bardzo spoko sprawia, że na streamie taki event, aż żałujesz, nie posiadam PS5. No, bo to mówię, ta postać jest po to, żeby do DLC mieć, nie? Na czym grać? O kurde, właśnie w koopie, to nie będziemy mieli teraz opcji, aby na wierzchowcu tutaj jeździć. Także będzie ciekawie! Możemy nawet tych jeszcze sobie przywołać. A co? Jeszcze mniejsze wyzwanie sobie zróbmy. Z niego. Zwykłe powitanie, o. Gra nas nagradza za koopa. Jeszcze można zginąć tutaj, słuchajcie. Ale armia. Ten Aleksander tu ptający, nie? Patrzes. Dziwnie tak bez konia, no. Ale fajnie, że mamy taką ekipę, która nie ma go na hita, nie? Tylko właśnie to działa tak, jak miało. Ma mega dużo HP. Wykrwawił się trochę. No i zaraz będzie lot w kosmos. Na orbitę. Łata wrócił do swojego świata, ta. I to nie dlatego, że Raven go zabił, tylko on po prostu ucieka. Oho. Ej, ciężko będzie teraz to uniknąć, nie? Bez wierzchowca. Dobra, na szczęście nie we mnie. Jeszcze mnie zabija. O kurde, wykrwawił się na sam koniec. Pięknie. No widzę, że tutaj chyba Sekiro też nabijał krwawienie? Nie, Jack. Jack też to robił. Sekiro to ja. Dzięki za wspólną gierę, słuchajcie. Co? Przecież każdy boss jest zaprojektowany pod koop. Co ty? O mój Boże, dobra. Nie chcę mi się tego tłumaczyć nawet, Wiktor. Jeżeli nie widzisz różnicy między Radanem pod tym kątem, gdzie nawet fabularnie możesz przywoływać rekordową liczbę NPC-ów, gdzie masz unikalną mechanikę nawet ich przywoływania, że nie musisz tego nawet potwierdzać, tylko dotykasz. Gdzie masz rajda dosłownie, jak z MMOS-a jakiegoś, porównując do innych bossów, nie chcę mi się tego tłumaczyć, serio. Chyba nie jest dzisiaj twój dzień. Tak mi się wydaje. Jakiś szczepialski jesteś dziś, do wszystkich. Ktoś pokonał posiadacza od domka, ciekawe kto. Serio już wyskoczył ten komunikat? Raczej to zawsze dobrze działa. W czasie rzeczywistym. Podobnie jak dzwony w Dark Soulsie. A czy ja powiedziałem, że on się czymś różni na koopie? Chłopie, słuchaj uważnie, bo to jest normalnie dramat dzisiaj, nie? Nie wiem, co się dzieje. Cześć, Kreator, trzymaj się. Dobra, ciśniemy dalej z jego questem, nie? A jeszcze do Aleksandra by wypadało pójść. Tak samo można zrobić na innym bossie. Przywołaj na innego bossa 8 NPC-ów do pomocy i nagraj mi to. Czekam. Ja mam czasami wrażenie, że Wiktor, strasznie starasz się stawać okoniem i bronić jakiejś tezy, niezależnie od tego, jak bardzo nieistotne byłoby to, po prostu dla zasady, żeby się czegoś czepić i tego bronić, nie? Można dyskutować na trochę bardziej ambitne tematy, Imo. Niż akurat na... próbować obronić taką absurdalną tezę. To nie jest debata oksfordzka, żeby, myślę, bawić się w takie coś, bo to akurat no, nie ma sensu za bardzo. No jak ktoś nie widzi różnicy między Aradanem a innymi bossami, no to nawet nie chce mi się o tym gadać, nie? Bo nie wiem, czy to jest na serio, czy... No nie, no mówię o tym, że on był zaprojektowany bardziej typowo pod koopa fabularnie. Po to, że mamy tutaj wielką akcję, mamy wielki festiwal, gdzie jest wielu NPC-ów do pomocy. Gdzie ta walka na koopie, co jak co, ale na Radanie ma sens. Typowo, nawet fabularnie, patrząc na tego bossa, nie? W ogóle zobaczcie, jakiego model się nawet zmienił. Gdzie można totalnie całego go prześwietlić już.
Był, no jednak troszkę się roztrzaskało mu tutaj. Popękało, powiedzmy. Cześć, goblin. Tak chyba będzie bezpiecznie, siemano. No dobra, pogadaliśmy z każdym. Przejedziemy jeszcze do ruin, żeby je aktywować od razu. Możemy sobie aktywować, czemu nie? No nie, ja mówiłem o bosie. I kooperacji na tymże bosie. Już, ma na fajno. To słuchaj, gra wieloosobowa i z prawej strony masz. Hasło do wpisania, nie? Dobra, podejdźmy szybko pod tę ruinę. Kurde, co to wyskoczyło? A w opcjach? Czy się sam trzeba włączyć? Nie wiem. Ja mam tak. Chyba nic specjalnego. Jak wpiszesz hasło, to ci powinno wyskoczyć, wiesz? No on na końcu tam jest, nie? To znaczy, tam są te katakumby. W ogóle nigdy do tych ruin tutaj nie podprowadzałem Radana i nie wiem, co się stanie. Czy on tutaj przechodzi przez te obiekty, czy w ogóle tutaj... Czy tu w ogóle podczas walki można podjechać? Nawet nie bawiłem się nigdy w jakieś podprowadzanie go. Okej, czyli po prostu, co, zablokuje się na tym, czy jak? Aha, rozwala to, okej. Nie testowałem tego. Widziałem, jak ludzie kiedyś tam, znaczy po premierze, robili takie motywy typu... zatrucie go, czy nabicie tej zgnilizny i uciekali od niego i on umierał po prostu. Ej, ale słuchajcie, co jak co, ale trzeba przyznać, że bardzo dobrze sojusznicy dali radę, mega się sprawdzili. I trzeba też odnotować drugą rzecz, bardzo istotną z punktu widzenia sensu w ogóle naszej serii, którą tutaj mamy na tym streamie i tej postaci, a mianowicie to jest fakt, że zrobiliśmy naprawdę, no, osiągnęliśmy kamień milowy pod kątem odblokowania DLC, bo pokonanie generała Radana jest jedną z dwóch rzeczy, które są wymagane, żeby wejść do dodatku. No bo trzeba go pokonać i trzeba też dostać się do Moga. Samo dotarcie do Moga to nie jest wszystko, trzeba jeszcze pokonać Radana, więc jest naprawdę mega dobrze. Dawaj demo, tam Farmkosa, rycerze zgnilizny. Wiesz co, jak ona jest taka mega dobra, to można by było to ogarnąć. Na świecie to Radana, tego nie próbowałem jak coś nigdy, ale równie nic nie dają, okej, czyli on wszystko zmieci na swojej drodze. No, ma to sens. Zastanawiające w sumie, po co ten Radan, no. Wydaje mi się, jakbym miał obstawiać, że no, chodzi o wznowienie ruchu gwiazd tutaj, nie? Po prostu. A w związku z czym, Zielux? Aha, że koń na górę wjeżdżał i Radan ginął od grawitacji, okej. Okay. Podejdź do miejsca, gdzie walczyłeś z wasalnym rycerzem w pogrobnie. Dobra, tu nic nie. Możemy kosy sobie wzmocnić trochę. Ej, na S wejdziemy. Zarąbiście. Pieczęć palców. Podjechać do wiecznego więzienia. Możemy, ale już słuchajcie, będziemy... będziemy kończyć. Dało się na szczęście osiągnąć ten cel, czyli jednak cztery miejsca będą, do których będę chciał jutro wrócić w Kaelid samym.
Ale to szybko akurat powinno się udać. I następnie już na płaskowyż Altus będziemy się kierować na luzie. Chodziło o to, że Blight jest jakby uwięziony, że Iggy go tu przymknął, to ja to wiem, jeśli o to chodziło. Ja to robiłem w pierwszej serii. Nie warto Blighta uwalniać, to nic nie zmienia fabularnie. Znaczy, w jego przypadku to zmienia. No właśnie, tak się zastanawiam, czy by go uwalniać, czy też nie. Zapomniałem, spoko, nie? Doceniam, serio. Serio mega dzięki, nie? Wiem, że tam można go uwolnić. Nie wiem w sumie, na co by tu się zdecydować. Ja muszę sobie ten quest Rani w ogóle i Blighta odświeżyć. Więc powiem szczerze, że chyba nawet nic nie będziemy teraz robić w związku z tym. Tylko po prostu sobie w tym miejscu zakończymy. Tak myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Jutro o 18:00. 18:00, tak jak dzisiaj. I też do około 21:00 jutro posiedzimy, jeżeli o to chodzi. I cóż, moi drodzy, myślę, że będziemy kończyć na tym etapie. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejszą obecność, za aktywność na streamie, jak zwykle piorunującą. Dzięki, Ronaldo, to obczaję wiadomość. No i dziękuję za całe wasze dzisiejsze wsparcie, no i też za wspólną grę. Na szczęście udało się tego koopa też dzisiaj ograć. Nie aż tak dużo jak wczoraj, no ale nie przesadzajmy też, wiadomo, trochę zawsze było. No i jeżeli chodzi o Blighta, no to mówię, no sobie muszę odświeżyć trochę tego questa Rani i niego i Blighta, żeby zdecydować, co tutaj robimy, czy go uwalniamy, czy też nie. I jakie zakończenie by mnie najbardziej interesowało. 7TV zapisuje sobie, żeby to ogarnąć. Żeby te nowe emotki były też na Twitchu dostępne. A może sobie podniesiemy jeszcze tutaj znajdźkę. Czemu by nie? Znajdźkę. Loot. Drop. Z tych robali kamiennych. I cóż, moi drodzy. To było tyle. Bardzo raz jeszcze dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro o 18:00. Do zobaczenia. I dziękuję. Życzę wam miłej, dobrej, spokojnej nocy. Widzimy się. I do zobaczyska. Jak uwalnisz Blighta, masz inne dialogi i tyle. Okej, czyli nie było konsekwencji dla jego wątku. No to spoko. To możemy ogarnąć. Chociaż w sumie zobaczę sobie, co byłoby ciekawszą opcją. Nie pamiętam do końca już, jak to było. Moi drodzy, dzięki raz jeszcze i papatki. Trzymam za was kciuki za jutro i widzimy się o 18:00. Mam nadzieję, że w takim samym składzie jak dzisiaj. Dzięki raz jeszcze i do zobaczyska. Cześć. Dziękuję. Au! O 18:00. Au! No, a 14:00 pojawia się materiał o Dark Souls 2 z okazji 10. rocznicy. Au, czat! Hejka.